najwięcej niż jakakolwiek pojedyncza choroba ludzi zabija złe wykorzystanie zasobów w ochronie zdrowia. Właściciel jednego z największych polskich startupów w branży medtechowej, telemedii. Oprócz tego, że jest wieloletnim przedsiębiorcą, nasz gość umie też dać po morcie. Oczywisty sposób ludzie robią, dlatego, że do tej pory tak robili. No nie da się włożyć coś dużo zaangażowania, odczekać Literować poprawiając błędy, no i nie da się być coraz lepszy. Bez perspektywy moich dzisiejszych standardów, tam każdy proces zły. był zły. Każdy proces z tym, co robimy teraz, będzie zły. Dzień dobry państwu, witam was bardzo serdecznie w tym wyjątkowym odcinku. Mam wrażenie, że z każdym kolejnym próbuję dla Was i dla siebie oczywiście podskoczyć coraz wyżej. Dzisiejszy gość to człowiek, który pokazał wielokrotnie swój charakter, i to. Nie taki na chwilę. To jeden z niewielu ludzi, którzy, mam wrażenie, wydłużyli horyzont czasowy, w którym mogą oczekiwać na nagrodę do takiego poziomu, który dla większości z nas jest nieosiągalny. To jedna z głównych rzeczy, którą będziemy próbowali dziś rozkodować i rozłożyć na użyteczny framework. Zakładam, że nie będzie to proste, bo możliwe, że tu zagrało więcej czynników niż moglibyśmy swobodnie przełożyć na swoje życie. Bo oprócz tego, że jest wieloletnim przedsiębiorcą, nasz gość umie też dać po mordzie. O czym świadczy jego tytuł dwukrotnego mistrza polski w, w kickboxingu. Zahaczył nie tylko o kickboxing, ale też o tajski boks. A ten słynie zawodników, którzy nie pierdolą się w tańcu, i standardem jest, że zbijane są tam osoby z różnych kategorii wagowych. Zgaduje, że to człowiek, który kiedy powiesz mu, że czegoś się nie da. Powie prawdopodobnie: Podaj mi ten karton i nożyczki, które są obok ciebie, i przetestujemy to. Wiem to i to z pewnego źródła: że to jeden z tych zawodników, który sprawia, że śledząc jego ruchy, nawet ultraprzedsiębiorcy zaczynają myśleć, że może za słabo cizną. To jedna z osób, która jak postanowi dojść do jakiegoś celu, to zanim zrezygnuje, wykorzysta absolutnie każdą możliwą ścieżkę, aby być pewnym, że dojść się tam nie da. Ale przeważnie hipoteza szybciej się poddaje niż on sam, więc dojście do tej krawędzi, gdzie z nią przegra, następuje niezmiernie rzadko. Drogi słuchaczu, przed tobą przedsiębiorca z krwi i kości, wirtuoz konsekwencji, motywujący swoim byciem do działania na poziomie ultra, właściciel jednego z największych polskich startupów w branży medtechowej, telemedii, a prywatnie niezwykle otwarty człowiek służący radom wszystkim początkującym i zaawansowanym przedsiębiorcom. Ten odcinek dedykuję właśnie tobie i oddaję ci mojego gościa Paweł Sieczkiewicz. Cześć Paweł. Cześć, gdybyś wszystko to zamienił na czas przeszły, to myślę sobie, ale to by było epitafium nad grobem. Wiele rzeczy jest prze ten, przekoloryzowanych i prze, yy, przesuniętych, bo nie mam na przykład, nie, nie wiem, czy jestem osobą, która pomaga, jest otwarta, pomaga wszystkim przedsiębiorcom, bo mam dużo do tego oporu. Dlatego, że każdy musi mieć swoją drogę i musi brać odpowiedzialność za to, co robi. A często, jeżeli pomagasz i służysz komuś radą, traktuje to ktoś jako, okej, okay, to to jest plan, który ktoś mi dał do działania. Zamiast przepuścić się przez, jeszcze przez swój filtr. No i pewnie na każdym zdaniu bym mógł trochę dać ale, no ale pięknie mhm. to brzmiało. Mhm. Czas przeszły i ktoś ma gotowe epitafium na mój pogrzeb. <laughs> Cieszę się, że ci się podoba. Yy, ogólnie. To śledzę Cię od długiego czasu. Tak, patrząc po prostu na ruchy biznesowe, no, bardzo mocno się interesuję przedsiębiorstwem, przedsiębior przedsiębiorcami, którzy osiągają sukces. Sam się trochę wzoruję na, na, na takich rzeczach. I powiedziałeś fajną rzecz. Chciałbym, chciałbym, chciałbym to trochę rozwinąć. Czyli uważasz, że jeżeli dobrze zrozumiałem, że jeżeli dostajemy gotowy plan, to jest. Uważasz, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że na przykład go osiągniemy, czy, czy nie? Czy to w ogóle nie, nie o to Plan chodziło. oczywiście może być mhm. świetny i wystarczy go wdrożyć. Chodzi o to, że to jest jednak bliżej dania ryby niż wędki. Bo jeżeli nie zbudowałeś przyczynowo skutkowości, a jak został zbudowany ten plan, mhm. to po pierwsze może być przerzucona odpowiedzialność na osobę, która dała ci ten plan, jeżeli on nie wyjdzie. Po drugie, jeżeli... Tylko coś w nim trochę nie wyjdzie i nie zbudowałeś tej przyczynowo-skutkowości, to nie będziesz potrafił wcielić w życie iteracji poprawienia. A co następnym razem mogę zrobić lepiej, inaczej? Czyli jeżeli ten thought nie zadziałał, a dlaczego tak, a nie inaczej, to to uważam, że to jest taka, taka trochę niedźwiedzia przysługa, bo mhm. dajesz komuś receptę, ale nie dlaczego, to się, dlaczego ten problem w ogóle powstał i dlaczego tak go rozwiązać. Okej, okay, dobra, rozumiem. Czyli, yy, czyli yy, dajesz głębokie rozwiązanie bez jakby całej takiej otoczki wiedzowej i tak dalej, no to wtedy wtedy hmm. rzeczywiście hmm. pojawią Baczem, się że problemy. W, uh -huh. jakby w każdym także w każdej takiej sytuacji yy, wartościowe by było robić przedrostek, taki prefiks, aż do, aż do znudzenia. Moim zdaniem, ja w tej sytuacji zrobiłbym to mm, uh -huh. mm, 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 i a nie, zrób to, to i tamto. Mhm. Na przykład, nie? Ale mhm. też wtedy potrzebna była kropka i potem wytłumaczenie, jak do tego doszedłem myślowo, dlatego, że mogę jakiegoś kontekstu nie mieć. I to nie tylko w relacji, o, bo przedsiębiorca, przedsiębiorcy właśnie dzieli się swoimi pomysłami, przemyśleniami czy, czy procesem myślowym. Tylko w relacji też w ramach działów w jednej firmie i tak dalej. Bardzo jest ważne, czy wszyscy mają te same konteksty, na podstawie których budują tezę, plan. Bo jeżeli każdy ma trochę inne konteksty, a nikt nie złapał ich wszystkich naraz, to szansa na to, że jest akurat jakiś punkt, który wywraca, że zamiast tak, decyzja jest jednak nie, jest bardzo duża. To, co my staramy się zawsze zrobić, mhm. jest zebrać wszystkie osoby w jednym miejscu. I na przykład na Miro złapać wszystkie konteksty, które wiemy o tej konkretnej sytuacji, żeby upewnić się, że nic nie, nie, nie umknęło naszej uwadze. Bo jeżeli masz inteligentne osoby z logicznym myśleniem przyczynowo-skutkowym, bez ego, tylko takie, które chcą faktycznie merytorycznie podjąć jak najlepsze decyzje, to jeżeli dasz im ten set tych samych informacji, to jest bardzo duża szansa, że ta synteza będzie y, podobna. Jeżeli coś uh -huh. jest przyczynowo-skutkowe, jeżeli nie omijasz w swojej decyzji takich rzeczy, że magiczna czarna skrzynka gdzieś po drodze y, w procesie, że to, o, teraz samo się uda jakieś trzymanie kciuków. Tylko jeżeli nie ma tam trzymania kciuków, tylko jest przyczynowo-skutkowe y, działanie, które jest od A do Z, jest szansa, że da y, pomysł. Ale potem jak od Z do A też uznajesz, że to jest w sumie najlepsza droga przy takim reverse engineeringu, żeby dojść do tego samego, no to brzmi jak plan. Mhm. Czyli takie y, trochę zesłownikowanie się, żeby mieć ten sam kontekst y, 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 i sprawdzenie tego y, z kilku kątów, y, tak? czy dojdziemy do tych samych wniosków. No tak, mhm. Jeżeli, mhm. Są, y, jeżeli są tutaj luki, y, to czy małym efortem jesteśmy w stanie podnieść szansę, że to się uda. Bo to jest mhm. Zawsze to jest taka Yy, waga pomiędzy risk versus reward. Mhm. I teraz wiele razy, jeżeli postawisz sobie odpowiednie pytania, to ten risk jesteś w stanie bardzo mocno, małym efortem obniżać, mhm. a reward pozostaje ten sam. Więc, cytując pewnego rapera, lepiej jest nie walczyć, kiedy walka jest o nic i lepiej trzy razy stracić, niż raz się. I, więc, jeżeli jesteś w stanie yy, pomyśleć o tym, co może pójść nie tak, to to jest. Yy, zawsze element do znalezienia rozwiązania. A nie myślenie o tym, co może pójść nie tak, jest po prostu według mnie niegospodarnością, bo mhm. to jest kopanie puszki do przodu i trzymanie kciuków. Mhm. Ja też wyczuwam, że masz taką e, dosyć dużą tendencję do właśnie szukania jak największych dźwigni. E, I i widzę, widzę w tym, co mówisz, chyba. Nie wiem, czy dźwigni. Mhm. Czy, czy raczej e, jak największej e, szansy na to, że jeżeli coś robisz, to żeby to się ziściło, bo jeżeli 99% planu ci się uda, a żeby zrealizować plan, akurat w tym konkretnym przypadku, musi mieć 100% zrealizowane, i ten ostatni 1% ci się nie uda, to całe 99% czasu to były zmarnowane zasoby. I uważam, że to jest dla mnie ważniejsze niż to, żeby szukać dźwigni i żeby te, te 100 raptem dało 500. To mhm. raczej wolę mieć pewność, że. Ten 1% na końcu się nie wywróci, bo już w czasach szkolnych, jak obserwowałeś zajęcia na WF-ie i, i ludzie biegli, to koledzy i koleżanki mieli tendencję do zwalniania już przed metą. Nie? Czyli najwięcej czasu tracili na tym, że już widzieli tą metę i zwalniali już yy, przed metą. A wystarczy schakować to i zwalniam dopiero za metą. Mhm. Nie? Bo, dlatego często też w, proces, w tych projektach mhm. IT i tak dalej. One dochodzą bardzo szybko do 99%. I ten 1% potem zajmuje więcej czasu, bo już yy, wszyscy już zdążyli yy, odtrąbić sukces, yy, więc już mentalnie są w innym miejscu. I słabo wracać do tego 1%. I on się tak przeciąga. I wraz z przeciąganiem jest efekt kuli śnieżnej, że coraz bardziej się nie chce tego, do tego wracać i coraz więcej jest poczucia, że to jest jednak taka porażka, którą lepiej przyklepać. I, i w sumie po pół roku on został w tym samym miejscu i tyle. Nie? Dobrze, fajnie, że o projektach IT powiedziałeś, bo dokładnie, dokładnie tam są takie problemy zawsze. No, że większość projektu się robi z rozpędu, a, a, a to na szczegółach tak naprawdę większość projektów IT pada, mam, mam takie wrażenie. Ale od początku, bo e, ludzie, którzy nas słuchają, e, mogą też nie znać całej historii i e, jakbyś. Mógł powiedzieć, spróbujmy Cię przedstawić, nie? zrobić taką sylwetkę. Trochę Cię zarysowałem na hmm. początku, na wstępie, z kilkoma rzeczami powiedziałeś, że trochę przesadziłem, ale, ale może czasem trzeba zhiperbolizować pewne rzeczy, żeby one lepiej wybrzmiały. Jakbyś mógł powiedzieć po pierwsze, bo ja to dzielę na takie e, trzy segmenty. Nie wiem jeszcze jaką jesteś osobą. Czy lubisz, jak zadam ci kilka pytań naraz i o, o nich sobie porozmawiamy, czy lubisz to dzielić hola hola? E, jak wolisz. Okay. W sensie możemy łapać kilka pytań naraz, ale z doświadczenia wtedy wiem, że raczej się w jedno wchodzi głębiej niż e... dobra. Mhm. To, to, to spróbujmy tak. E, na samym starcie chciałbym się dowiedzieć, co robisz, żeby zapewnić swoją egzystencję, czyli te, czy, czy telemedii to jest twój główny i jedyny tak naprawdę Stream przychodowy i tylko na tym się skupiasz. Mm -hmm. I dalej, co robisz, aby zaspokoić swoją pasję, chęć tworzenia, budowania dziedzictwa? Mm -hmm. Czy to może nie jest też jeszcze ten moment, że w mm -hmm. ogóle myślisz o takich rzeczach? Mm -hmm, mm -hmm. Tak. Większość taką zdecydowaną mojej aktywności zawodowej to jest, to jest budowa telemedii. I to się od razu w warstwie niżej, yy, w takim nakładowym myśleniu, to a na czym spędzasz jak najwięcej czasu i, i, i co ci zabiera to uwagę, to ja nie potrafię wskazać na to, w którym miejscu ja pracuję, kiedy nie pracuję. Dlatego, że Correct. na przykład dzisiejsze nawet spotkanie dla mnie jest z jednej strony zoom outem, dla mnie takim prywatnym i, i jestem prywatnie. Nie, nierozerwalnie złączony z tym, jakie decyzje potem podejmuję, w, w prowadząc firmę na co dzień. Dlatego tutaj nie ma dla mnie tej różnicy. Więc tak naprawdę to, na co poświęcam czas, jest determinowane tym, a jaki cel sobie postawiłem. I tym celem jest rozwijanie telemedii, rozwijanie ochrony zdrowia w kontekście lepszego używania zasobów, które z nich są. I to, czym się zajmujemy w telemedii, najlepiej opisuje to, że jeżeli zapytasz jakiekolwiek osoby z ochrony zdrowia albo osoby, które są pacjentami, konsumentami ochrony zdrowia, to takim złotym gralem, o którym się mówi, że jest najważniejszy i dałoby najwięcej progresów w społeczeństwu nas, w nas wszystkich, to jest na przykład wynalezienie leku na raka. Ale jeżeli spojrzysz na, na to naprawdę, na jakie choroby ludzie umierają lub które towarzyszą im temu, że już nie są w, w super zdrowiu i po prostu żyją w gorszym stanie zdrowia, które zmierza w prędzej czy później do, do śmierci, to są na przykład choroby układu krążenia, to jest cukrzyca, nowotwory oczywiście różnego rodzaju, coraz częściej choroby psychologiczne. Więc gdybyśmy wynaleźli ten lek na raka, to jest bardzo ważna rzecz, przełomowa, bo te, te choroby są... Bardzo tragiczne dla, dla osoby i dla otoczenia, ale z punktu widzenia całości społeczeństwa i danych, wychodzę z, takiego, z takiej tezy, że najwięcej niż jakakolwiek pojedyncza choroba ludzi zabija złe wykorzystanie zasobów w ochronie zdrowia. Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaje w moich treściach. A zapraszam już moim zdaniem niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do ciebie prośbę, która, jeśli kanał ci się podoba, pomoże również tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści, a to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj, gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję Ci, że w zamian za Twoje zaufanie dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla Ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za Twój czas, kłaniam się, wracam gadać. To, że mając już obecnie. Technologię, która jest dostępna w innych branżach i tak dalej. Gdybyśmy to połączyli z lekarzami, z pieniędzmi, które mamy w budżecie ochrony zdrowia, nie mówię tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, to gdybyśmy połączyli to ze sobą, to te procesy mogłyby przyjąć znacznie więcej pacjentów w dużo lepszej jakości, korzystając na przykład z modeli sztucznej inteligencji. I teraz, skoro jest to już możliwe technicznie, praktycznie, to od momentu, kiedy mamy świadomość, że jest to możliwe, to pojawia się koszt utraconych korzyści na rynku w postaci ludzi, którzy umierają, bo nie zastosowaliśmy tego jeszcze w praktyce. To jest trochę jak masz yy, na przykład jakąś yy, firmę i inna firma przychodzi i robi ci raport bezpieczeństwa i raptem dowiadujesz się o tym, że twoja firma jest, yy, nie spełnia jakichś norm bezpieczeństwa. Dostałeś właśnie tą świadomość i od tego momentu, kiedy jesteś już, masz totalnie tą świadomość, to w całej firmie... Jest wielki alarm i koszt utraconych korzyści, jeżeli coś by się wydarzyło, bo już macie świadomość. Do momentu, kiedy tej świadomości nie było, można jeszcze powiedzieć, że była nieświadoma, niekompetencja, bo nie wiemy, że nie wiemy. Ale od momentu, kiedy wiemy, że to jest możliwe, od tego momentu jest koszt utraconych korzyści. I to samo uważam w zdrowiu. I tym, czym my się zajmujemy, to jest udowadnianie, że da się lepiej wykorzystać te same zasoby dzięki technologii. Oczywiście istnie, istniejemy, żyjemy w branży, która jest regulowana, więc oprócz tego, że te innowacje są dostępne, one muszą być jeszcze budowane w ramach, w ramach legislacji oraz wszystkich innych konkurentów i aktorów, którzy są na tym, na tym rynku, bo to są pracownicy ochrony zdrowia, to są firmy w dystrybucji farmaceutycznej w całym łańcuchu wartości. To jest partnerstwo publiczno-prywatne, bo część jednostek jest publiczna, a część prywatna. To jest bardzo skomplikowany, to jest bardzo skomplikowany skomplikowana układanka puzli, gdzie nie każdemu jest też na rękę, żeby zmieniał się ten system, nawet jeżeli byłoby to w trosce o pacjentów to kogoś partykularny, indywidualny interes, na który pracował kilkadziesiąt lat, mógłby zostać zburzony. Więc nawet jeżeli na zewnątrz mówimy wtedy, o to jest interes pacjenta, żeby jednak powoli wdrażać te innowacje i tak dalej, bo może to będzie niebezpieczne czy coś, to pod spodem najczęściej jest to interes po prostu kogoś, żeby ktoś miał czas przygotować się do tych innowacji, bo jego przewagą nie jest... Jego główną kartą nie jest to, że będzie potrafił zrobić te innowacje, więc będzie robił wszystko, żeby to, to spowolnić. A wtedy mamy ten koszt utraconych korzyści związanych, mamy już pewność, że da się te technologie stosować. To teraz ilu pacjentów przez to, że nie jest wystarczająco szybko yy, przyjętych na wizyty, przez to, że nie mają badań profilaktycznych i tak dalej, i tak dalej, przez to złe wykorzystanie tych samych zasobów, ile osób... Yy, po prostu zaczyna chorować, są diagnozowani w późniejszym stadium. W efekcie, ile osób umiera. Zajebiste. Ja właśnie się zastanawiałem, czy ty. Jak, jak ty myślisz o tym swoim biznesie, czy w jakiej skali myślisz, ale już czuję, że myślisz cały czas w globalnej skali, dzisiaj, przynajmniej. I druga rzecz, która mi się rzuciła w oczy, no to to, to takie podejście, że. Przypomina mi się jakiś inny cytat z, z twojej rozmowy, a propos tego, że dzielisz sobie na przykład mentalnie rok i, i, i wzbudzasz sobie, w sobie taki trochę, trochę strach, że okej, okay, jak dzisiaj. Może, może nie strach, ale jak dzisiaj na przykład zmarnuję ten dzień, no to mm -hmm. znaczy, że 1% nie to, że się nie poszedłem do przodu, tylko rzeczywiście procent składa, działa tu odwrotny procent składany. I widzę, że tutaj też y, y, czujesz dokładnie to samo y, chyba w zarządzaniu firmą, że to marnotrawstwo ono się kumuluje z każdym czasem, y, w którym nie wykorzystujemy tego optymalnie. Tak. Mega dobra myśl w ogóle. Y, jeżeli jakiś wektor działa na ciebie, żeby czegoś nie zrobić, i masz. Może jeszcze wcześniej cofnę, jakby. Uważam, że to, gdzie dzisiaj jesteśmy, jest efektem tego, jakie pytania sobie zadawaliśmy. Na większość pytań mamy odpowiedzi, nawet to, że nie wiem, gdzie zdobyć obecnie odpowiedź na to, jest jakąś formą odpowiedzi, gdy już pytanie jest dobrze zadane. Więc jeżeli zadasz sobie pytanie, co cię, A jakie siły i jakie alternatywne rzeczy blokują cię przed tym, żeby coś zrobić, i widzisz na na przykład na karteczce, czy, czy na jakimś wydruku, czy w swoim notatniku. Kiedy już sobie postawiłeś ten, ten cel? Czyli masz już świadomość tego, że, że on powinien się wydarzyć. Co będzie, kiedy on się wydarzy? To ten czas, kiedy to się nie wydarzy, to jest koszt utraconych korzyści. Bo gdzie byś był, gdybyś mógł już traktować, że jest to? I jakie kolejne cele byś sobie stawiał, kiedy to już byłoby codziennością? Więc... Bardzo motywujące jest to, że masz określony czas być na tym świecie. I oczywiście, no i, i wtedy czego będziesz żałował, kiedy, że nie zrobiłeś, lub czasem co zrobiłeś, jeżeli idziesz na skróty, kiedy będziesz już umierał. I to jest super perspektywa, będąc ciągle młodym człowiekiem, żeby pytać siebie o to, bo wtedy jest mniej zaskoczenia. Uważam, że dużo ścisków w żołądku można uniknąć, kiedy pytasz siebie. A co ty będziesz myślał w perspektywie 10, 20, 50 lat o tym, co myślisz teraz? Bo wiele rzeczy jest krótkoterminowym mm, takim zaspokojeniem jakiejś y, jakiej rzeczy. Ale jak na to będziesz patrzył z perspektywy ty sam 10 lat? Czy będziesz z tego dumny, że na przykład uznasz, że coś trzeba było odpuścić, a coś trzeba było dużo bardziej przycisnąć? Mm -hmm. Im szybciej coś zrobisz, ty masz dłuższą część życia na cieszenie się tym. Lub, ym, lub na wykorzystanie tego jako składowa do kolejnej rzeczy. Na przykład nauka języka angielskiego. Im szybciej się tego nauczysz, bo to poś musisz poświęcić na to jakąś ilość godzin, ona pewnie będzie podobna, może nawet będzie mniejsza, kiedy jesteś yy, młodszy. I wtedy, jeżeli musiałbyś tego uczyć się w wieku 30 lat czy 40 lat, to z samego wykorzystania zasobów no, nie będziesz w tym samym momencie mógł robić czegoś innego, co mogłoby bazować na tym, że, że potrafisz ten angielski, albo po prostu sam ten czas, który byłby uwolniony, mógłby ci służyć do nauki kolejnej rzeczy, która w jakimś momencie właśnie na przykład wybucha, bo to jest uważam też ważne, obserwowanie rzeczy, które są tuż przed wybuchem i, 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 i pływanie, surfowanie na tych falach. Czyli gdybyś dopiero dzisiaj się musiał uczyć angielskiego, to nie miałbyś pewnie czasu na rozumienie modeli EJ-owych i tak dalej, i tak dalej, bo one, rozumienie ich w dużej mierze też polega na, na czytaniu materiałów y, anglojęzycznych i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Super, zajebiście. Powiedz mi, Paweł, kim ty się czujesz? W sensie, nie chodzi mi o zawód, mhm. tak? No bo mamy coś takiego, jak każdy ma jakąś taką wdrukowaną mhm. swoją, nie wiem, samoświadomość jakąś taką osobową. Kim ty jesteś? Mhm. Myślę, że to można podzielić na, na, na wiele kategorii. Myślę, że jestem dobry w rozumieniu rzeczy i nie, jestem dobry w nieuleganiu presji. Kiedy wiele osób coś mówi, to dość łatwo jest temu przytaknąć. Po prostu nie poświęcić czasu na taką analizę praw przyrody, a dlaczego tak mówią itd. itd. I mi się zdaje, że jestem dobry w jednak w większym poświęceniu czasu na, na diagnozę tego, a jak to wygląda naprawdę i jakie właśnie prawa przyrody, prawa fizyki stoją za tym, że ktoś ma taką opinię. I jeżeli widzę tam taką bardzo mocną lukę pod względem tego, no w sumie uważam tak, bo inni tak uważają, to to mnie definiuje definiuje mnie to, że ja wtedy, dopóki nie mam przyczynowo-skutkowości, jak coś powstało, to bardzo lubię mieć bardzo krzywą, wysoką uczenia. W sensie uczenie się dla mnie, kiedy ja już sam zdefiniuję, że coś mnie ciekawi, dlaczego ktoś był na przykład w jakiejś ważnej sprawie w stanie przeskoczyć do posiadania opinii bez, bez posiadania faktów przyczynowo-skutkowych, które się składają w całość, to bardzo mnie ciekawi a jak to wygląda naprawdę i co bym obstawił? Czyli to jest taka forma, kolejna rzecz, która mnie definiuje. Lubię mieć impact, czyli mieć poczucie, że to co zrobiłem miało sens, szczególnie branża ochrony zdrowia daje tę możliwość. Żeby mieć impact i mieć poczucie, że coś dało sens, trzeba obstawiać w jakichś dylematach. A żeby móc obstawiać w dylematach, uważam, że należy zabrać jak najwięcej, Informacji o tym, albo zebrać na jak najbardziej wartościowych informacji, bo może mała ilość informacji dawać ci jak najwięcej pewności o tym, że to się uda. Więc nie jest to forma hazardu, to jest forma obstawiania z ograniczonym, z ograniczonym ryzykiem, bo o ile w ruletce masz po prostu totalny hazard. Choć może zaraz ktoś się z tym nie zgodzi, że mają jakieś patenty, Ale w każdym razie, w wlece masz w moim przekonaniu totalny hazard, tak w biznesie i w życiu ograniczasz te skrajne rzeczy, które dają ci, które sprawiają, że możesz mieć bardzo duże przekonanie do tego, że to będzie miało rację. A jeżeli nie będziesz miał racji, to masz możliwość. Jeszcze raz przyczynowo-skutkowo zrozumieć, a co tym razem poszło nie tak, i gdybyś mógł się cofnąć w czasie z tą samą wiedzą, którą masz teraz, to czy to by dało ci ten efekt, którego spodziewasz? To jest jedna y, kategoria takiego bardzo świadomego człowieka, a z drugiej strony uważam, że jestem y, człowiekiem y, wierzącym. Jestem, jestem katolikiem, który uważa, że jestem. Y, obserwuję ten świat dookoła. I ja wiem, jak trudno jest zrobić firmę, która działa jako framework. I po prostu nie wyobrażam sobie, że w sensie czuje się tak mały w skali tego, co nas otacza, że jeżeli cokolwiek byłoby zachwiane w, w tej równowadze, która jest dookoła, czyli na przykład byłoby mniej tlenu w powietrzu, ziemia by była dalej od, od, od tego słońca. W sensie tak dużo rzeczy przypadkowych, które się złożyły do tego, że jesteśmy na tym świecie i dzisiaj tutaj ze sobą rozmawiamy, mając świadomość i tak dalej, w sensie żaden ten model, który przez chwilę o tym opowiedziałem, w sensie nie jest w stanie mnie doprowadzić do odpowiedzi, yy, które, yy, która jest tutaj, więc yy, to z drugiej strony stawia mnie w miejscu, że o kurczę, w sensie cokolwiek zrobimy na tym świecie, to będzie tak małe w skali tego, co doprowadziło, że jesteśmy tutaj, że ja w ogóle nie chcę tego challengeować. W sensie tam coś jest i, i kropka. To są dwie rzeczy w takich dwóch stanach świadomości, na które po prostu patrzę na życie. Wow, to bar bardzo mnie zaskoczyłeś w ogóle, że, że wspomniałeś o, o w sensie. O pierwszej rzeczy to jest mega fajne i głębokie. Zaskoczyłeś mnie w ogóle, że y, mówisz o religii, że definiujesz się jako, y, jako katolik i to jest jakby tak silnie integralnie z tobą związane y, fajnie. Y, Zaskakujące. Dzisiaj w ogóle mam wrażenie, że to jest, staje się trochę temat tabu, no ta tak religia. Bezpieczniej nie? na pewno tak, nie bezpie... być. Dokładnie. Bezpiecznie nie poruszać no? tematów. Ale mhm. jeżeli ktoś mnie nie pyta, to nie odpowiadam. Jeżeli mhm. ktoś mnie pyta, to odpowiadam. Fajnie, fajnie. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Myślisz, że to. Myślę, że to jest w jakiś sposób podobne, bo ja mam y, y, po, pomocne w, właśnie w, w robieniu biznesu. Ja mam wrażenie, że ty podważasz każdy praktycznie status quo, po, zadajesz pytania, nic nie bierzesz jako pewnik, y, a z drugiej strony mówisz, że, y, że jesteś przekonany. Wie, to znaczy, wierzę, że to nie jest tak, że można być przekonanym, to jest po prostu wiara, tak? Mm. więc jakby no, przekonanie tutaj nie ma nic z tym wspólnego, y, ale podważasz wszystko. Y, jest to takie trochę dwubiegunowe. Dwu, dwu, dwuwiara właśnie, no. Tak, Super. No. Ostatnio gdzieś jeszcze o tym mm, mówiłem, że wracając znowu tylko do, do kategorii przedsiębiorca, ale też w ogóle do kategorii jakiegokolwiek dylematu, czy życiowo, czy prywatnego, uważam, że należy... Znowu, tutaj te wszystkie prefiksy. Tylko raz o tym wspominam, już więcej o tym nie będę rozumiał. Mm -hmm. Moim zdaniem, na podstawie moich doświadczeń, uważam, że należy przechodzić między takimi dwoma stanami, które są totalnie skrajne. Wiem, że nic nie wiem, w sensie zapominam wszystko, co wiem. Opowiedz mi o tym. O jakiejkolwiek kategorii, dylematu, problemu, segmentu rynku, biznesu, whatever. I potem skrajnie w drugi stan. No dobra, to na podstawie tego wszystkiego, co wiem, to jakie rzeczy zauważam, które w oczywisty sposób ludzie robią, dlatego że do tej pory tak robili. W sensie nie stoją za tym żadne powody, żeby to tak robić, a ludzie tak robią. Jakie nowe fakty pojawiły się na świecie, które na przykład pozwoliły podrążyć niżej. A dlaczego kiedyś tak ludzie stwierdzili, żeby tak robić? Kto tak powiedział, dlaczego, i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka, takie wejście w taki, w taki stan. A może ja już coś wiem więcej niż, ten, niż osoby, z którymi rozmawiałem, i może jestem w stanie podjąć rękawicę, żeby zrobić to lepiej. I znowu do stanu, kiedy wiem, że nic nie wiem. Mhm. W sensie zapominam, żadnego ego, Zajmę. bo może ja czegoś nie rozumiem. Mhm. Jest jakaś szansa, że z jakiegoś powodu to działa. I jest większa szansa, że ja tego, to ja czegoś nie rozumiem, niż te osoby, że robią coś źle. No znowu do stanu. A może jednak ja już wiem. Chcę za czymś postawić siebie, że potrafiłbym się już nie zgodzić z kimś, kto chwilę temu był dla mnie autorytetem. I nie można w żadnym z tych stanów zbyt długo zostać, bo jeżeli będziesz za długo był, że. Wszyscy są dla ciebie autorytetami, a ty nie robisz żadnej rzeczy, zostaniesz tylko i wyłącznie konsumentem. Nigdy nie wejdziesz w stan produkowania komuś czegoś i zaproponowania. A jeżeli zostaniesz tylko i wyłącznie zbyt długo albo w ogóle na Amen, i są tacy ludzie, którzy zostają na Amen w czasie, kiedy ja wiem lepiej, to nie masz nigdy tego czasu, kiedy możesz się czegoś nauczyć. A spotkałem osoby, które wiedziały tak dużo ich zdaniem, że nie były się w stanie nowych rzeczy nauczyć i to jest kontrproduktywne dla nich samych w robieniu innowacji. Osoba, która wie już wszystko, nie ma brain capacity na to, żeby nauczyć się nowych rzeczy. I to jest kontrproduktywne dla nich samych i dla otoczenia, które jednak yy, chce robić innowacje. Mhm. Zajebisty mindset właśnie yy... Rozmawiałem o tym z kilkoma osobami. Franek jest trochę dla mnie taką osobą z Tigers. Pozdrowienia dla Franka. No, pozdrowienia dla Franka. Zapraszamy do odcinka z nim. Yy, ogólnie yy, fa fajnie, że, fajnie, że mówisz o, tej, o tych yy, takich właśnie porażkach. Do tego, do tego mindsetu zaraz wrócimy, bo to jest bardzo głęboki temat, który chciałbym z Tobą poruszyć. Yy, ale żebyśmy, żebyśmy jeszcze yy, nie wyprzedzali faktów, yy, jakbyś miał jakbyśmy zeszli trochę w przeszłość, mhm. gdybyś miał y, przybliżyć, przybliżyć mi jakąś taką jedną rzecz, która Twoim zdaniem, gdybyś mógł wybrać, tak, jedną bądź mhm. kilka, która Twoim zdaniem z przeszłości wywarła na tyle y, u Ciebie, y, nie wiem, jakieś piętno, zmianę, y, że... Że jesteś właśnie tu, gdzie jesteś. Chodzi mi o takie kluczowe, kluczowe wiesz, zmiany, momenty, które zdefiniowały ciebie. Mm. Mam wiele takich, takich momentów, bo dużo rozmawiam ze sobą. Jakbym miał powiedzieć, to 80% moich dyskusji, które, które toczę, to toczę sam ze sobą, bez wypowiadania słów, po prostu sam ze sobą w głowie, więc często zadaję sobie też takie pytania, co było kiedyś, żeby na przykład nie przeoczyć dzisiaj tych rzeczy, które mogą być ważne dla, dla przyszłości. Nawet po to, żeby sprawdzić, czy na przykład z perspektywy czasu się z czymś ze sobą nie zgadzam i właśnie zburzyć rzeczy. Mam taką, yy, taką w głowie yy, takie wspomnienie, kiedy na jakimś forum internetowym z zakresu w ogóle programowania i tak dalej, ktoś założył wątek, czy jak będę myślał dwa razy szybciej, to będę miał dwa razy większe doświadczenie życiowe na przykład mając 20 lat. I ktoś po prostu prowadził sobie taką sam ze sobą tylko na klawiaturze e, 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 taką dyskusję. Sam w wątku, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. Znaczy w jednym po prostu poście. Rozumiem, tak? Jakby bo... Postawił swoją tezę dla ludzi, którzy e, po prostu pewnie byli jedynym gronem e, e, takich, których myślał, że będą go rozumieli. Mhm. I mi to strasznie jakby zaszczepiło to. Jakby chodziłem i też o tym ciągle myślałem. Bo jeżeli, czym jest doświadczenie życiowe? Bo jeżeli doświadczenie życiowe jest tym, co potem determinuje twoje zachowania, to też znowu, nie chodzi tylko o to, żeby mieć doświadczenie życiowe, tylko żeby ono było ukierunkowane w to, co może dawać ci największy efekt tych podejmowania decyzji. Ale jeżeli... To myślenie, ilość wątków, które przeprocesujesz w głowie, czyli ilość dylematów, o których pomyśleć, zanim one się wydarzą, one budują ci doświadczenie życiowe. Bo czy doświadczenie życiowe trzeba coś przeżyć, żeby na podstawie czegoś budować, żeby na jakiś temat budować sobie opinię? Czy można doświadczenie życiowe budować na tym, jak przeżyli to inni ludzie? I to może być Twoim doświadczeniem życiowym na podstawie tego, imprint taki. co inni ludzie przeżywali? I to mi dało dużo takiego hmm, kolejnych kropek wokół tego wątku, o którym myśleć, o którym można myśleć. To powodowało też, że pomyślałem, że pewnie nie jesteśmy jednak tacy wyjątkowi, jak uważamy. I z czasem u niektórych to się pogłębiał, u niektórych to opada takie myślenie, że jesteśmy totalnie wyjątkowym, bo życie różne rzeczy weryfikuje. I doszedłem do, do wniosku, czytając biografię innych ludzi, że często podobne decyzje podobne takie frameworki doprowadzają do podobnych efektów. I oczywiście jeżeli ktoś się skrajnie skupia na czymś, żeby jednak było odwrotnie, to może to osiągnąć, ale statystycznie pewne decyzje powodują jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, z którego większość osób albo jest dumny i robiłaby to jeszcze raz gdyby mogła cofnąć czas, albo jednak nie. Zacytuję tutaj Kubę Wojewódzkiego z jakiegoś wywiadu. Że nie ma oczywistego przepisu na sukces. Czyli jak będziesz robił to i to i to i to, to nie ma gwarancji, że ci się uda. Ale w pewnych kategoriach zawodowych jest totalny przepis na brak sukcesu. To Charlie Munger mi się też przypominał, tak mówi. Okej. Okay. I, I podobnie z tymi sytuacjami z biografii. I wokół tego y, y, krążyłem w taki sposób, czyli to, jakie są rzeczy, które z dużym prawdopodobieństwem wydarzą się w moim życiu, na które już teraz mogę zbierać doświadczenie życiowe. Z biografii. Pytając moich starszych kolegów ze sportu walki. A jakie to mniej więcej były lata, kiedy, kiedy y, y, rozumowałeś w ten miałem sposób? Miałem jakieś 11, 12, 13 y -y -y -y. lat. Y -y -y. Wiedząc, że wow, mam tą. Przewagę nad wszystkimi ludźmi, którzy będą sobie o tym myśleć, na przykład w wieku 30-40 lat, że ja mam 12 lat mm -hmm. i te rzeczy, które bez takiego myślenia zrobisz w wieku 14, 15, 16 i tak dalej lat, będą miały bardzo duży impact na to, z jakimi zasobami będziesz w wieku 30 czy 40 lat i tak dalej. Czyli jakie są. Idąc dalej trochę do początku naszej rozmowy, co? z dużym prawdopodobieństwem, jakie umiejętności będziesz potrzebował w wieku 30 40 50 lat, które będą dla Ciebie na przykład driverem zawodowym czy, czy prywatnym, które możesz zdobyć już dzisiaj i wtedy zrobisz sobie przestrzeń na to, żeby być gotowym na okazje, które przyjdą w wieku 30-45 lat, bo na przykład nie będziesz musiał uczyć się angielskiego, mhm. bo na przykład nie będziesz uczył się wtedy programowania, bo będziesz programował już w wieku 12 lat. Bo, co zrobisz, kiedy jednak, jako nastolatek, który jest otoczony grupami ludzi, którzy proponują ci różne używki i tak dalej, jednak sprawiłoby, że Twój mental uległby tym używkom? To czy to będzie dla Ciebie wartościowe z perspektywy 30-40-latka, czy to będzie coś, co będzie Twoim obciążeniem? Jeżeli pomyślisz sobie, że budujesz takie doświadczenie życiowe, zanim tak naprawdę Ciebie coś osobiście spotyka, czyli masz. Opinię przyczynowo skutkową, przemyślaną za i przeciw, na rzeczy, które z dużym prawdopodobieństwem się zdarzą w swoim życiu, to nie będziesz tej decyzji podejmował pod wpływem chwili, tylko wyjmujesz z szufladki coś, na co poświęciłeś ileś czasu, budując swoje doświadczenie e, życiowe z wielu kontekstów. Tym bardziej i tym więcej kontekstów, im ta decyzja może zaimpaktować Twoje życie. Mocniej w przyszłości w długim terminie procentu składanego. Mhm. Niegospodarnością byłoby tego nie zrobić, mając wtedy takie przemyślenie jako ten nastolatek. I uważam, że to był bardzo mocny dla mnie. I super zainwestowany mhm. czas na, ta, na takie refleksje i, i rozmawianie ze starszymi ludźmi, rozmawianie z mm, y, słuchanie rapu. Bo to też mhm. były jakieś przemyślenia i kogoś doświadczenia, z czego był dumny, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Dobra, bardzo to jest mega fajny wątek. Yy, ogólnie, yy, skąd w takim razie, w, nie wiem, w 12-latku, już tego typu myślenie? Czy miałeś jakieś, właśnie, nie wiem, wzorce? Bo ja, ja pamiętam siebie, przynajmniej tak mi się wydaje, że pamiętam siebie, bo pamięć jest bardzo zmienna, wybiórcza i tak dalej, więc. Tam. Też myślałem o różnych rzeczach. Mhm. Raczej w samotności, właśnie, tak jak, tak jak mówisz, będąc bardzo młodym dzieciakiem. Ale wyobrażam sobie siebie i muszę o to zapytać. I to nie jest to. to nie jest, Postaram się, żeby to nie było ofensywne pytanie, Śmiało. bo. Ja na, na przykład wyobrażam sobie, że, żeby jako młody dzieciak mieć właśnie taką swobodę, żeby rozwijać się, uczyć się języków i tak dalej, to trzeba mieć zapewnione dosyć komfortowe też dzieciństwo. Nie? Mm. Ja akurat mam dosyć ciężkie po, po przejściach i tak dalej, to dzieciństwo było różne. I nie chcę tutaj w żaden sposób absolutnie usprawiedliwiać, że niektórzy mm. mają łatwiej, niektórzy trudniej, mm. ale pytanie, czy ty miałeś komfortowe dzieciństwo? Mm. Czy miałeś jakieś właśnie wzorce starszych ludzi, którzy ci y, doradzali w jakiś sposób? Czy twoi rodzice pomogli ci mentalnie zrozumieć takie rzeczy? Ja dzisiaj mm. swoim dzieciakom próbuję y, już w bardzo młodym wieku zaszczepić y, właśnie te, te rzeczy, o których ty mówisz. Mm. Ale mi nikt tego y, jakby nie, mm. nie zaszczepiał. właśnie. Ja miałem wszystko, co jest potrzebne na basic poziomie do tego, żeby być tym. Um, uważam, dobrym człowiekiem z, z, z kręgosłupem moralnym. Mhm. Może nawet z plusem, bo kiedy nie miałem książek na jakąś biografię czy coś, to jednak to rodzice mi to finansowali. Czy dziadkowie, czyli wykorzystywałem do tego okazję typu jak urodziny i tak dalej to były moje wishlisty na urodziny. Czyli, że na przykład książka Życzyłeś do programowania książkę. i tak dalej. Super. na przykład, nie? Więc y, to pewnie było też zgodne z mindsetem rodziców, że akurat na to y, spoko. Ale kiedy y, y, przyszedłem w jakiejś podstawówce i chciałem jakąś zabawkę, bo inni koledzy chcieli i pewnie chciałem dorównać do ich poziomu, to dostawałem, że jak sobie zarobisz, to sobie kupisz. I pewnie rodzice myśleli, że mają mnie z głowy. No a ja wertowałem, jak do tego doprowadzić. Że to. No dobra, to, to. Więc w krótkim czasie nauczyłem się programować. Zacząłem zarabiać pieniądze też programując. Oczywiście to nie jest coś, co byłbym w stanie się wtedy utrzymać z tego i tak dalej. Ale to były ten bufor, z którym nie musiałem iść i prosić. Mega impact na pewno miał na mnie trener Andrzej Wasilewski i, i sporty walki, które trenowałem, bo to. To jest wielowymiarowe. Pierwsza jest taka rzecz, że jak przyszedłem na treningi, to, to trener tak naprawdę z całej grupy ludzi to mnie wyłapał i mówił, że ty to sobie daj spokój. W sensie <śmiech> <śmiech> idź, idź sobie, bo jakby z tego nic nie będzie. Nie? Ale z tej całej grupy ludzi to tylko ja zostałem, a wszyscy się bardzo szybko wykruszali. Nie? Więc ta determinacja... Nie wiem, jak do tego dochodziło i tak dalej, ale ja chciałem zawsze bardziej niż inni, bo jeżeli... Ale myślisz, że to właśnie dzięki temu, że trener ci powiedział nie do szady dobra, to ja lecę w to? Nie wiem. Nie? Ja w sensie, nie wiem, czy, że robiłem coś komuś na złość i tak dalej, czy chyba jednak bardziej chciałem y, niż ten, mhm. y, niż... Y niż inni. Bo z tego co wiem, tego to Elon Musk dobrać. trochę tak ma, że, że on definiuje, definiuje to, w jaki biznes wejść po tym, jak wszyscy mówią, że się nie da. Nie? I to jest taki jak zmotywować Elona Muska do, do zainwestowania w biznes. Przedstawić mu pitch deck i powiedzieć, no raczej nie ma szansy, że to wyjdzie. No to pewnie. nie, <laughs> że wiem. Zainwestuje. nie wiem. Sport na pewno bardzo dużo mi, mi pokazał tego, że no nie da się włożyć coś dużo zaangażowania odczekać, iterować, poprawiając błędy, no i nie da się być coraz lepszym. Nie wiem, czy ktoś taki eksperyment by zrobił, żeby zaangażować się w dużo czasu w jakiś sport, faktycznie poprawiać to, co robi i że raptem nie będzie dużo lepszy od wszystkich mhm. innych, którzy tego nie zrobili. Też mam takie wrażenie. Dało mi to mhm. bardzo dużo takiego myślenia o sile, takiej determinacji i trust the process. Wracając do tego, jak wyglądało. Jeszcze tylko mhm. pogłębię to, bo żeby dojść do takiego wniosku, moim zdaniem, trzeba naprawdę mieć przepracowane, przepracowane swoje ego. I zastanawiam się, czy Ty czujesz jakiś taki moment w życiu, że, że akurat od tego czasu miałeś dobrą relację ze swoim ego, no bo ja czuję, że ego może być i toksyczne, i, i motywujące, tak? Jeżeli trzymamy je za pysk i wiemy, właśnie tak jak mówisz, kiedy je wygasić, kiedy posłuchać kogoś, kiedy, kiedy pomyśleć o tym, żeby się rozwijać, no to, nie wiem, sport nie mi się wiem. kojarzy, wiesz, mordobicie, nie? Walisz, walisz ludzi po gębie i jak wygrywasz, to, nie wiem, to to ego ci rośnie i ciężko jest trzymać w ryzach, moim zdaniem, w sporcie to ego, jeżeli możesz, nie ma się tego do Możesz dużo ładniej przedstawić to samo. Możesz przedstawić jako Mordobicie, możesz przedstawić to jako szachy w rękawicach. Okay. No, możesz Dobra. po prostu dość poetycko o tym samym powiedzieć. Yy. <laughs> I tyle. Wracając do ego, ja nie wiem, czy ja wygaszam ego i tak dalej. Po prostu moje ego myśli perspektywą. co O tym będę myślał z perspektywy kilkudziesięciu lat. Mm -hmm. Bo jeżeli myślałbym tylko o tu i teraz, i co jest lepsze, bardziej komfortowe dla mnie, to nie, nie poszedłbym na trening, który, na którym mnie boli i tak dalej. Bo krótkoterminowo to jest kontrproduktywne, jak gdybyśmy tylko patrzyli z perspektywy przeżycia fajnie jednego dnia. Ale kiedy rozwijasz już perspektywę. Patrzę z perspektywy kilkudziesięciu lat i tak dalej, to, to dla mnie nie było ego, że ktoś mówi, że ja sobie z czymś nie poradzę i tak dalej, bo dla mnie było ważniejsze, że ja chcę jednak to potrafić z perspektywy kilkudziesięciu lat. Okay. I jakby, jeżeli to jest jedyna droga, żeby tam dojść, to jeżeli nawet ktoś mnie zniechęca do tego i tak dalej, to dla mnie jest jednak ważniejsze, żeby posiadać tą kompetencję lub chcieć poczuć się jako Osoba, która z perspektywy czasu yy, ma, posiada, jest w stanie wyrazić sobie o tym opinię, bo to jest kolejna rzecz, która, którą wyniosłem ze sportu. Paweł, żeby wyrazić opinię o ćwiczeniu, musisz najpierw je wykonać. To jest dla wszystkich tych, którzy już mówią, a nie, to ćwiczenie jest słabe i tak dalej. Ok? To najpierw je wykonaj, żeby móc mieć o tym opinię, bo to zobaczycie, to jest wysokopoziomowe. Nie tylko dla ćwiczeń, które ruszają twoje mięśnie, ale dla ćwiczeń, które yy, ruszają umysł i mają dylematy. Jeżeli są jacyś ludzie, którzy mają opinię na jakiś temat, a nie wykonali ćwiczenia związanego z tym, ale dlaczego? Dlaczego u podstaw fizyki no, bo ćwiczenia to też są podstawy fizyki, nie? Na przykład jedna pompka więcej. To dlaczego nie robimy takiego samego ćwiczenia dla, dla umysłu i dla jakichś dylematu, które mamy? Tylko po prostu opieramy się na tym, że inni tak mówią. Dlaczego nie wracamy do podstaw fizyki? Czyli a dlaczego w ogóle mamy takie, ten, yy, taką opinię, a nie inną. Czy faktycznie yy, zrobienie tego będzie miało dla Ciebie. W jaki sposób skwantyfikowany większy efekt w perspektywie czasu? Czy to, co teraz robisz i coś jest, daje ci dodatkowo e, jakiegoś kopa powera, to czy z perspektywy czasu to nie będzie Twoją kulą u nogi? Hmm? Okej, okay, czuję. Eee, A jeszcze wracając y do, do rodziców i do dzieciństwa. Y, mając ten kręgosłup moralny y, 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 y i tak dalej u podstaw, jednocześnie. Jak stawałem, rodzice zniechęcali mnie do tego, żeby być przedsiębiorcą. Przez długie lata, widząc moje, moje zmagania, uważa, ich radą jednak było to, żebym poszedł gdzieś pracować i gdzie nie będę musiał tyle. Oni uważali, że płacić zdrowiem, ja po prostu uważam, że to po prostu zwykłe zaangażowanie. I podobnie I podobnie było ze sportem. Wracałem praktycznie z każdego treningu i mnie coś bolało. I teraz, wracając do domu, kiedy ktoś cię pyta, jak się czujesz, jak było i tak dalej, możesz powiedzieć po prostu prawdę. No, boli mnie cholernie, yy, ale wiem, po co to robię i tak dalej. I musiałbyś długo opowiedzieć, że to jest to, że cię boli. Jest mniej ważne od tego, że i tak jesteś w drodze do celu i tak dalej, i tak dalej. No i osoba, która się o ciebie troszczy, to ona powiedziała, o Paweł, to może ty nie chodź na te treningi i tak mhm. dalej. Ale to by było kontrproduktywne do celu, który chcesz osiągnąć. Więc moją refleksją jest to, że jeżeli ja mogę przemyśleć, jakby z dużym prawdopodobieństwem założyć, jaką dostanę od kogoś radę, to po prostu trzymam wtedy w sobie to, żeby dzielić się z kimś opinią, jeżeli albo samopoczuciem, jeżeli wiem, że to, co usłyszę, będzie dla mnie kontrproduktywne do mojego celu. Po co ta osoba ma marnować energię? po co ja mam marnować energię, czyli nie skarżyłem się, że mnie coś boli, no bo radę, którą bym dostał od rodziców, od mamy przede wszystkim, byłaby kontrproduktywna wobec tego, że ja i tak chciałbym to robić. To po co miałbym sobie wrzucać kij w szprychy, żeby słyszeć od kogoś, że to może przestań i tak dalej. Nie? Totalnie wiem, co masz na myśli, czyli, czyli po prostu... E... Zachowujesz większość takich, y, takich, y, takich swoich przemyśleń na temat tego, jak ciężko zmierzasz do celu, po to, żeby, żeby po prostu nie musieć tłumaczyć. risk reward. Mm -hmm. Jaki będzie reward z tego, że przed kimś się wymazgaje, że, mm -hmm. że no boli mnie? Bo jeżeli z dużym prawdopodobieństwem ten reward będzie związany z tym, że tak naprawdę nie będzie mi dawał yy, dodatkowych punktów do tego, żeby dążyć do celu, to tak naprawdę krótkoterminowe to, że komuś się pożale, daje mi długoterminowe osadzanie w głowie, to może ja przestanę. Mhm. Więc reward jest odwrotny w, dziś, w perspektywie na przykład pół roku od tego, że przez chwilę poczuję się lepiej, że ktoś jest ze mną i, i mnie wspiera. Mhm. I teraz nie wszystkie osoby potrafią sobie z tym poradzić, dlatego że czasem ten klif krótkoterminowy tak cię ściąga w dół i masz poczucie, że kurczę, jednak wszystko jest złe, że jednak potrzebujesz sobie z kimś pogadać. Że nie, w ogóle nie dojdziesz do tego długoterminowego celu, bo krótkoterminowo coś cię ściągnie w dół. I uważam, że żeby do tego nie dopuścić, po prostu trzeba ze sobą rozmawiać. W sensie, gdzie ja jestem i mieć świadomość tego, żeby taka rzecz nie ściągnęła mnie w dół, ciągle myśląc o tym długoterminowym celu. Bo jeżeli nie rozmawiasz tam ze sobą i tak dalej, jest większa szansa, że jednak obudzisz się w tym momencie, że kurczę, no ja chyba nie dojdę tam, bo już y, krótkoterminowo te rzeczy mnie przetłuczyły. Mhm. Ja, ja mam wrażenie, że tak między wierszami y, staram się usłyszeć, że ty wszystko praktycznie optymalizujesz pod cel i to jest dla ciebie takie standardowe. I teraz... Pytanie, jaki ty masz długi horyzont czasu w głowie, jeżeli chodzi o cele? Mm -hmm. I co jest, w co ty grasz, nie? Do, 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 dokąd idziesz dzisiaj? Mm -hmm. Chcę żyć jak najdłużej w zdrowiu, czyli nie mam zdefiniowane, że y, pewnie będę żył tyle lat i tak dalej. Jakby staram się mm -hmm. to, y, to świadomie, na ile mam wpływ na to, y, wydłużać ale jestem gotowy na to, że umrę szybko. Mhm. I wtedy co będę myślał, kiedy umrę za, w krótkim czasie? Nie chcę tu rzucać żadnych y, cyfr. A co jeżeli będę żył do setki? To mając zasoby, z którymi się pojawiłem na tym świecie, które mam w tym momencie, do momentu, kiedy y, to by się wydarzyło, to w poszczególnych odcinkach czasu, kiedy uznałbym, że kurczę, no wycisnąłem wszystko, co się da yy, z tego życia. I to dla różnej perspektywy, o której myślę, to będą różne rzeczy, co moje standardy w głowie uważają, że to będzie wysoki standard dla takiego odcinka czasu. Yy? I te kategorie są różne. One są związane z bezpieczeństwem są związane z. Impaktem, o którym już rozmawiałem z tobą, są, są związane z przyjaciółmi, z rodziną, i tak dalej, tak dalej. Z tym, co kształtuje ten byt, który kształtuje Twoją świadomość, który cię otacza. Mhm. Y Dobra, zarysujmy trochę kontekst, bo y, y, chciałbym zejść, y, zejść jeszcze do telemedii. Y, y, jacy, wy dzisiaj jesteście? Jakie macie plany? Y, z, y, chociaż y, jeszcze może nawiążę do, trochę do sportu. Skoro ty nawiązałeś to, y, y, to, to może ten, ten, ten dział przejdziemy, bo ja widzę, że tam jest dużo analogii w ogóle w tym, co ty mówisz w, w biznesie, do sportu. I y, 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 40 walk, ja sobie wynotowałem, że stoczyłeś w ringu. Nie wiem, czy to się zmieniło od tamtego czasu, ale chyba nie, no bo od, od dłuższego czasu chyba już nie walczysz, tak? tak. I. Ja mam takie wrażenie, że właśnie ty miałeś taką niezłą relację ze swoim trenerem, który bardzo dużo, bardzo dużo przekazał ci jakby takich wskazówek życiowych, którymi ty się kierujesz. Pamiętam kiedyś na Auli twoje wystąpienie, w którym praktycznie co, prezent, co, co drugi slajd był jakiś cytat, właśnie twojego trenera. Jakbyś mógł powiedzieć trochę więcej o tej relacji waszej? Mm -hmm. Jak to w ogóle wyglądało? Jak to wpłynęło na, na biznes, Twoim zdaniem? Mm -hmm. Zacznę od tego, że jak studiujesz dwa kierunki na jednej uczelni, to one mają jakąś część wspólną przedmiotów, które sprawiają, że ten drugi kierunek wymaga mniej zaangażowania niż ten pierwszy. Z punktu widzenia ilości godzin, które trzeba włożyć, bo jest jakaś część wspólna, która to pokrywa, i uważam, że robienie w, w życiu różnych rzeczy z różnych kategorii sprawia, że one dodają się do ciebie i, i, i plusują tymi częściami wspólnymi. Czyli osoby, na przykład, które poznajesz w sporcie, potem okazuje się, że robią coś w biznesie, mańce, który masz w sporcie pomagać Ci w innym sporcie. Mięśnie, które wytrenowałeś w innym sporcie, no czasem w niektórych mogą przeszkadzać, ale w innym sporcie mogą Ci pomagać żeby jakby i tak są y, po prostu w gazie. I od tego bym zaczął, że te rzeczy to nie jest tak, że one są oddzielnymi jakimiś pojemnikami, tylko wiele razy jedne dają, y, 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 dają pomoc tym, tym drugim. I z trenerem było tak, i to bardzo jest pomocne na co dzień w firmie, że trener to jest osoba, która ma ci mówić to, co jest prawdziwe, a nie to, co chcesz usłyszeć. I w momencie, kiedy już rozumiesz to, że to wszystko jest dla Twojego dobra, nawet jeżeli nie brzmi to miło krótkoterminowo, tylko myślisz o tym dłuższym celu, to to jest wszystko po to, żeby wspólnie ten team, czasem jednoosobowy w sportach indywidualnych, team, zawodnich trener czy w grupowych, po prostu osiągnął cel, którym jest działanie w competition. Bo możesz grać w Tenisa w formie familii, idę sobie popykać za jakiś czas, a możesz grać w Tenisa w formie Competition. My tu wszyscy jesteśmy po to, żeby wygrywać i tak dalej. I to są podstawy u tej relacji. Trener angażując swój czas, nie chce, żeby ktoś kontestował to, dlaczego tak robimy. Jeżeli chcesz mieć na to swój plan, to idź gdzie indziej, bo my tu mamy ten plan i z perspektywy wyniku możesz zawsze mieć dwie rzeczy, które pójdą nie tak. Albo źle wykonałeś plan, i wtedy ciężko w ogóle mówić o tym, czy strategia była dobra. Ale jeżeli wykonałeś plan i on został wykonany sumiennie, to wtedy można challengeować strategię. Ale nie można mówić, że plan był zły do, do momentu, kiedy jesteś zły w egzekucji. To samo jest w biznesie. Czyli, żeby móc w ogóle powiedzieć, że coś poszło nie tak. Musimy być świetni w egzekucji i wtedy mieć refleksję na to, co później nie tak. A egzekucja codzienna, niezależnie od tego, czy jesteś Mikeiem Tysonem, czy jesteś człowiekiem, który dopiero startuje, polega na tym, że musisz zrobić pompki, musisz zrobić przysiady, musisz uderzać na tarczach itd., dalej, I nie ma tak, że za Majka Tysona ktoś to zrobi. I teraz trener jest osobą, która. Mike'owi Tysonowi, czy Tobie jako Juniorowi, ma powiedzieć, że lewa wyżej, bo inaczej dostaniesz yy, cios w tym miejscu. I Mike Tyson się nie obrazi za to, że trener mu coś takiego powie. I jeżeli firma jest zbudowana w taki sposób, że nie da się prezesowi zwrócić uwagi, my jesteśmy wszyscy trenerami dla siebie, bo obserwujemy z boku kogoś, ale jesteśmy też klientami, i dostawcami. Jesteśmy, można powiedzieć, od zewnętrznymi firmami. Czy jak budujesz startup i idziesz do klienta i powiesz, to weź to kup ode mnie. I on powie, w ogóle nie jestem tym zainteresowany. To jest do bani to, co robisz. Albo przestaje w ogóle odbierać od ciebie telefony. To czy obrazisz się? No pewnie to nie będzie jakoś miłe i tak dalej, ale idziesz do kolejnego, bo wiesz, że on nie ma tego obowiązku zrobić. Ale kiedy firma jest budowana w takim modelu, że jesteśmy rodziną i tak dalej, czyli gramy w tego tenisa w familii, a nie gramy w tego tenisa w byciu competition, to jeżeli ktoś by z działu obok powiedział, ej, robisz to do bani i tak dalej, to, to na niego, na tą osobę, która ci powiedziała prawdę, mogło być odwrócone, ojej, jak on jest niemiły, bo takie rzeczy mówi w środku i tak dalej. I taka osoba w tym momencie się uczy, kurde, może lepiej nie dawać tego feedbacku i tak dalej, bo ja będę tym złym a nie jestem tym gościem właśnie, który jest lojalny, który mówi jak jest, żeby ktoś nie szedł w ślepą uliczkę, robiąc niewartościowe rzeczy. Dlatego uważam, że firma powinna być zespołem sportowym, który jest competition, każdy jest dla każdego trenerem i każdy, kiedy widzi, że coś jest nie tak, nie tak mówi lewa wyżej lub analogia, po prostu jesteście oddzielnymi firmami dla siebie, po to, żeby nie było problemu z tym, żeby powiedzieć, ja od Ciebie nie kupuję. Po prostu to, co robisz, jest dla mnie nieprzydatne i nie będę cię klepał po plecach, żebyś tylko sobie myślał, że jest, że jest dobrze. I teraz wracając do, y, konkretnie do, do trenera Andrzeja, y, to... I całego środowiska, które jest. Bo jesteś nastolatkiem, masz kolegów, którzy są... Y, Kilka lat starsi od ciebie, masz kolegów, którzy y, będąc nastolatkiem mają kilkadziesiąt lat, 45, no, Pamiętam y, y, kolega, y, który ze mną chodził do szkoły, Bartek, i jego y, tata Mirek, który ze mną trenował z kolei y, y, na sali. I kiedyś Bartek zapytał, Paweł, to jak przyjdziesz do mojego domu? to powiesz do mojego taty dzień dobry, proszę Pana, czy cześć Mirek. Bo to było taki <noise> wiesz, ty, 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 ty. dziwną taką rzeczą, że na sali wszyscy byliśmy, tak. byliśmy równi, a, no, a w szkole to jest tak, że no, kurczę, dlaczego gość, który chodzi ze mną do szkoły, mówi do mojego taty po imieniu? E, I, a, <głos》> a jak więc... było finalnie, prywatnie? To, finalnie... Co było na sali, to zostawało na nie, sali? Finalnie nie, finalnie było cześć Mirek. <głos》>, tak. Okej, okay. <głos》> okay, czyli ta integracja... Jednak wygrywa na sali, tak? Że w, w prywacie na, tak, na, na, ale... o, na obiadku się zdarzało, że byłeś. Nie, nie, kolegi, nie. Nie, 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 nie. Aż tak to nie, ale były takie sytuacje, kiedy we trzech rozmawialiśmy i. Tak, <laughs> Jak tak. I long story short, w sporcie też, szczególnie takim, kiedy wydajesz komuś komendy, dajesz feedback, tam nie ma czasu na. Układanie tego w piękne słowa. Mhm. Czy może raczyłbyś podnieść lewą rękę wyżej, dlatego że może się okazać, że będziesz blokował cios głową. Lewa wyżej. I, i teraz no, to są po prostu proste komendy, które nie musisz dopowiadać, tego że moim zdaniem powinieneś mieć lewą wyżej, ale nie chciałbym cię urazić, dlatego robię to dłuższym zdaniem, żeby nie, to jest chodzi o klu. I jakby nie musisz sobie dopowiadać, że to jest dla naszego wspólnego dobra i żeby iść dalej. I takich kilka rzeczy, które ze mną zostały, to jest po prostu, że, żeby wykonać, Żeby mieć opinię o ćwiczeniu, trzeba najpierw wykonać. Że jak boli, to rośnie. I że rzadko jest wzrost bez tego, żeby bolało. I nie chodzi w formie, że musisz walić głową w mur i tak dalej. Tylko nawet chodzi o refleksję. Żeby coś zmienić, to to trzeba zmienić status quo. Zmiana statusu quo zazwyczaj boli. I, i, i że piękno w bólu się rodzi. Ładne. Czy to jest tak, że e, tak e, słyszę e, między wierszami kulturę firmy? Czy u Was jest właśnie taka kultura, że nie trzeba przebierać w słowach, tylko ludzie wiedzą, że e, jest to firma, która no, praktycznie no, musi mocno rywa, rywalizować i, i, i nikt się nie obrazi, jak ktoś komuś zwróci uwagę? Tak. My absolutnie nie gramy, mhm. y, y, ten, nie, nie, nie trenujemy sportu, żeby sobie pograć. Y, w wersję familii, tylko jesteśmy w competition. Mhm. I to jest oczywiste dla wszystkich osób, które przychodzą. Okay. Naszą rolą jest upewnić się, że ludzie, którzy przychodzą, wiedzą, na co się piszą, bo w innym przypadku to jest nasz błąd, to jest błąd tej osoby, która po prostu zmarnuje tutaj czas, bo to nie jest coś, na co się pisała. Jeżeli okay. osoba chciała pograć sobie w familii, to nie może zespół jej przyjąć y, sportowy, bo to będzie kulał nogi dla zespołu sportowego i totalnie nie ten fan, którego ta osoba szuka w kontekście grania w tenisa w formie familii. Okej, okay. czyli yy, i tak jak yy, przy, przytoczę tutaj właśnie jeden z cytatów, yy, który ty, ty przytaczałeś yy, więcej nauczysz się dostając mantu od lepszego, niż spuszczając łomot gor, gorszemu. Yy, I czy to jest tak, że yy, to takie nastawienie na przegraną, na tą informację zwrotną, do takie trochę sanie pragnienie przegrania po to, żeby się nauczyć czegoś. Yy, ja mam wrażenie, że to w ogóle łączy y, takich skutecznych przedsiębiorców, że, że, mają taką, że mają taką trochę relację z porażką y, specyficzną, że nie to, że się jej boją, nienawidzą jej czy coś, tylko właśnie wręcz, że jej łakną. Hmm. Y Oczywiście, że chcesz, żeby jednak ta jedna mniej decyzja okazała się już tą trafną, ale jeżeli nią nie jest, no to. Czy, wy, czy wyciągasz wszystko, co jest możliwe z tej porażki, żeby nie kopnąć puszki do przodu i następnym razem nie zrobić tego samego, myśląc, że to otoczenie się zmieni i ta sama metoda teraz już zadziała? W większości przypadków to ty się musisz dostosować, wyciągając wnioski z tego, co tym razem poszło nie tak, bo zrobienie tego w ten sam sposób następnym razem da bardzo podobny efekt. I teraz, czy my z tej każdej porażki do znowu do poziomu Imienia i nazwiska. Wiemy, co poszło nie tak. Wskazania wręcz yy, yy, o, osoby, tak? Mówisz imienia tak. i nazwiska. Aha. Tak, dlatego że A-player, okay. dlatego mm -hmm. że Mike Tyson nie chce usłyszeć na sali lewa wyżej, nie wiedząc, czy to jest do niego, czy nie. Mm -hmm. On nie wyciągnie z tego wniosku, jeżeli nie wie, że to on nie trzyma lewej wyżej. Teraz, A może, jeżeli po prostu usłyszy na sali okay. lewa wyżej, to to będzie do wszystkich. I może zaraz będzie trzymał rękę za wysoko. Nie, musimy wrócić do konkretnej każdej osoby, i A player nie obraża się za feedback od trenera. Tak, zgadzam się. E, dobra, wejdźmy w takim razie w, w, w Twoją właśnie główną spółkę. Cztery lata temu. Yy, zatrudnialiście około 50 osób operacyjnie, tak przynajmniej wynika z mojego mm -hmm. researchu, yy, i mieliście około 100 lekarzy w konsultacjach. Obecnie 100 osób operacyjnie i około 700, czyli jeszcze więcej. Yy. Tak, ja nie wiem, czy 4 lata temu mieliśmy 100 osób. Zdaje mi się, że w, ten, yy, w sensie 100 lekarzy, zdaje mi się, że więcej, ale, ale możliwe. Yy -y -y. To, 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 to nie, nieistotne są liczby. Chodzi Jasne. o to, że y, trochę bardziej istotne jest to, y, że skalujecie w tym momencie cały czas. Y, chcę mniej więcej pokazać y, obraz y, mhm. tego. Jakbyś mógł jakimiś jeszcze liczbami się podzielić, gdzie dzisiaj jesteście? Takimi, które Twoim zdaniem oddadzą rzeczywiście ducha, bo mhm. y, ja cały czas się zastanawiam, jak to robić: czy przychodowo, czy, y, czy, czy, czy właśnie wielkościowo. To, Przychody są takim problemem, że jeżeli masz firmę w branży produkcyjnej, y, która działa na marży 1%, to, to te przychody są bardzo często y, bardzo wysokie i tak dalej. Myślę, że lepszą perspektywą będzie to, że z punktu widzenia y, liczby pacjentów, które obsługujemy, to z jakichś niskich y, kilkuset tysięcy. Rocznie jesteśmy na poziomie powyżej 3 milionów pacjentów, którzy mają dostęp do naszej usługi. Nawet nie wiedząc, że mają do, często dostęp do naszej usługi, tak. po prostu jesteśmy dostawcą dla firm ubezpieczeniowych. Z punktu widzenia rozwoju biznesu, yy, przychodowo urośliśmy yy, w czasie, i o tym jeden z funduszy inwestycyjnych, yy, który u nas był inwestorem, ostatnio yy, pisał, to oni. Yy, pomnożyli kapitał kilkukrotnie, e, bodajże cztery razy w ciągu, w ciągu tego czasu. Mm, tak, oni się chwalą, że, e, że w ogóle, jeżeli chodzi o e, całość inwestycji, łącząc e, presid, chociaż nie wiem, czy oni, to, to jest 15,2-krotny wzrost, jakby całościowo kwotowy, ale wiadomo. Myślę, że, że na presidzie, że właśnie blendy, że to jest to 4, mm -hmm. na tej inwestycji presidowej, którą mm -hmm. zrobili, tak to jest. Kilkunastokrotny zwrot z kapitału. Z tego, co, z tego, co sprawdzałem, to 2022 rok to było 36 milionów przychodu i zysku 6,5 miliona, coś około. Mamy kilka grup. Mamy kilka spółek w ramach grupy, mhm. więc blendując to, to po stronie przychodowej, tak, po stronie po stronie rentowności. Myślę, że byliśmy wtedy jeszcze pod wodą na, na poziomie o, całej okay. grupy. Dlatego, że za każdym razem, kiedy bierzesz inwestycje, musisz wydać te pieniądze w taki sposób, żeby one w perspektywie kolejnego roku, dwóch dały ci ten żabi skok do przodu. Yy, dlatego, że jeżeli zostawisz te pieniądze na koncie, to lepiej było nie brać tej inwestycji, bo znaczy, że nie do końca miałeś plan na to, jak wydać te pieniądze i lepiej było się nie rozwadniać, czyli nie oddać yy, udziałów za to. Poprzedni rok zakończyliśmy kilkudziesięcioprocentowym wzrostem i, i bardzo pozytywną ebitą. Mhm. E, czy jesteś w stanie podzielić e, właśnie tak w jakiś taki prosty sposób, żeby pokazać, e, pokazać ten biznes, skąd wy czerpiecie główne, głównie przychody i jak to jest w ogóle podzielone i spróbujmy to osadzić trochę w rynku, bo z tego co wiem, to od... 6 lat, poprawnie, jeśli się mylę, robicie ekspansję w ogóle zagraniczną i, i te przychody, no, nie są wprost z, z B2C, a raczej właśnie tylko chyba z B2B i w większości nasze przychody są z B2B, to są współprace z firmami ubezpieczeniowymi, z firmami assistance, z firmami medycznymi, z sieciami medycznymi, z bankami, z firmami farmaceutycznymi i tak dalej. jesteśmy dostawcą infrastruktury który, którą jest technologia, jak i lekarze i sieci medyczne do tworzenia rozwiązań medycznych, które potrzebujesz mieć w swoim biznesie. Czyli jeżeli ktoś do tej pory już miał w swoim biznesie jakiś element pacjencki czy kosztów medycznych, to albo sam może robić te procesy, albo wyoutsourcować je do nas. I long story short, większość firm, jeżeli nie wszystkie, które. Y, które są pewnej skali i mają ten dylemat, są naszymi klientami, w mniejszym lub większym zakresie. Większość naszego biznesu ciągle jest w Polsce, natomiast y, mamy operacje w 13 językach. Czyli w 13 językach zatrudniamy lekarzy i pracujemy z klientami z poszczególnych krajów w Europie i w Ameryce Południowej. Mm -hmm. y ja tak y, widzę, że y, tak jak ty mówisz, to jest y, dostarczanie nie tylko softu, tak? Większość firm w ogóle dostarcza my praktycznie dostarczamy sam proces. soft, nie? Mhm. To jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej mhm. w kontekście my chcemy dostarczać efektywniejsze procesy, które z tymi samymi zasobami są w stanie obsłużyć więcej pacjentów lepiej. I tych procesów w ochronie zdrowia masz bardzo dużo i my jesteśmy firmą technologiczną medyczną, która ad aplikuje technologię tam, gdzie do tej pory na przykład było coś robione manualnie, tam, gdzie coś było robione na drukach i tak dalej, i tak dalej. Te procesy da się, yy, da się poprawić. I mhm. Wtedy firma może do nas outsourcować pełny proces. Mhm. Wy zaczynaliście od B2C, jeszcze, jeszcze do, tego, do tego będę chciał później wrócić, mhm. ale ja was postrzegam, że wy jesteście takim trochę Uberem Telemedycyny, ale na sterydach jeszcze, bo dostarczacie też kierowców, nie tylko apkę. W sumie no, oni też trochę, ale. My jesteśmy bardziej Stripe'em. Mhm. Dlatego, że jak masz Stripe'a, to masz. Różne biznesy mogą podpiąć Stripe'a albo Payu do tego, żeby wyoutsourcować pewien proces. Hmm? Czy to jest sklep internetowy, czy to jest. Yy subskrypcyjny, czy to jest one czy to jest księgarnia, czy to jest Tesla, która też przyjmuje wtedy płatność online. Wszyscy potrzebują mieć ten proces wyoutsourcowany. To my jesteśmy takim stripe'em dla wszystkich firm, które potrzebują outsourcować procesy związane ze zdrowiem. I teraz stripe, jeżeli dawałby samą technologię koszyk, a nie miałby połączeń z, bank z bankami, czyli nie dawałby pełnego procesu, tylko musiałbyś teraz, Stripe daje ci taką technologię i teraz musisz sam pójść i z bankami podpisać umowy. Mhm. To jest połowiczne rozwiązanie. Kiedyś tak było. To jest połowiczne rozwiązanie. I chcesz rozwiązanie, które jest plug-and-play. Podłączasz i działa. I w taki sposób my budujemy nasze procesy. Jeżeli elementem procesu jest również dostarczenie usług medycznych, to dostarczenie tylko elementu tego rozwiązania, czyli połowicznego rozwiązania problemu, to jest trochę jak to przyjście z tym 99% rozwiązany problem. No ale no nie w 100%. Nie? I to jest tak, żebyśmy, żebyśmy też to zarysowali słuchaczom, którzy nie, niekoniecznie kumają. Wy jesteście. Y Usługą telemedycyny, która dostarcza, jakby, wszystkie procesy, plus jeszcze procesy obsługi samych placówek medycznych i tak dalej. Tam jest dużo więcej w No właśnie, w dlatego nie jesteśmy już tylko telemedycyną. Tak. Telemedycyna y jest tylko już u nas elementem. To jest to, co My nazywamy, y -y. jesteśmy operatorem procesów medycznych. Y -y. Czyli y -y. mamy szereg procesów medycznych, które w dużej mierze występują w różnych miejscach w taki sam sposób lub trochę różny. I u nas to trochę różne możesz skastomizować pod siebie. I wyoutsourcować to do nas. Mhm. I plus jeszcze do tego macie, dostarczacie jakby rzeczywiście fizycznie wykonujących tą, tą, tą pracę, przynajmniej w, tej, w tym zakresie telemedycyny, czyli macie podłączonych lekarzy do systemu, którzy mogą świadczyć usługi na rzecz praktycznie każdego waszego klienta na takim white labelu. Tak, a w ramach fizycznych placówek, czyli dostępu do fizycznych, mamy integrację i zbudowaną sieć też z placówkami stacjonarnymi. Więc mhm. jeżeli trzeba umówić pacjenta na stacjonarną wizytę, nasz partner B2B wtedy dzięki nam może to robić też w całej Polsce. Mhm. I teraz tak, zaczynaliście z hipotezą, że będziecie bezpośrednio sprzedawać, łączyć lekarzy z pacjentami, tak? Mhm. Y Później ta, z tego co rozumiem, no to ta, ta hipoteza się nie sprawdziła. Nie wiem, czy to był timing, zaraz do tego dojdziemy, mhm. ale za, zanim przejdziemy do, do, do całej tej ewolucji tego biznesu, to czy ty masz jakiś taki master plan, żeby historia zatoczyła koło i żebyście wrócili do tego modelu kiedyś? Ale u nas B2C jak najbardziej działa. Mhm. Po prostu u nas B2C jest jedną z firm. Sami mamy firmę, która robi usługi B2C, na, na, czyli sama jedna nasza firma jest klientem tej naszej podstawowej działalności dostarczania usług B2B. Okej, okay. a jak ona jest duża w stosunku do innych klientów? To jest kilkanaście procent na, na, w skali naszego biznesu, więc okay. zdecydowanie całość to jest, y, to jest B2B. Dobra, dobra. Y, czy, y, czy macie taki plan, żeby to się bardziej właśnie rozrastało, czy to jest taki, y, czy to jest po prostu Nas jeden. Każdy z obszar ma swojego takiego mini-CEO, okay. czyli takiego biznesownera. Mm -hmm. mm -hmm. I zdecydowanie każdy obszar i jego CEO musi mieć plan na rozwój. Okej, okay, dobra, rozumiem, czyli to, to nie jest tak, że będziecie tutaj próbowali jakąś tam częścią zjeść inne kawałki rynku, tylko po prostu każda musi się rozwijać i puchnieć jako. Grupa. Każda, mhm. każda mhm. musi się rozwijać w ramach zasobów, które ma, które ma dostępne i, i Bayer Person, które są dostępne na rynku. Mhm. Jakbyś mógł w ogóle właśnie przybliżyć trochę skomplikowanie tego, tego, tego rynku, no bo to jest tak, że wy bezpośrednio, bezpośrednio, okay, docieracie do firm, które są... Y, które są właśnie i, i, i ubezpieczeniówka z tego co rozumiem i mhm. kto jeszcze jest y, waszym klientem, jacy tu w ogóle są decydenci, bo ty mówisz y, często o głębokim white label, który jesteście w stanie dać, y, jakbyś mógł zarysować trochę mhm. y, kontekst tego całego środowiska, bo ono jest skomplikowane, może mhm. bardzo głęboki insight już dzisiaj, y, jakbyś mógł trochę to rozkodować, bo mhm. e, kiedy Sprzedajesz y, samochód, nie? to samochód y, albo kupuje firma, która komuś go potem udostępnia, mm -hmm. na przykład pracownikowi i wtedy płatnikiem jest firma, albo zazwyczaj kupuje go ktoś dla siebie, czyli indywidualna osoba. Zazwyczaj ta osoba, która kupiła jest i płatnikiem, i użytkownikiem. Czyli w modelu, kiedy kupuje firma, firma jest płatnikiem, a użytkownikiem jest ktoś inny. W modelu, kiedy ty płacisz sam za siebie, jesteś i płatnikiem, i użytkownikiem. To system ochrony zdrowia jest o tyle skomplikowany, że jeżeli ty idziesz do lekarza i płacisz za wizytę, to jesteś i płatnikiem, i użytkownikiem. Jeżeli idziesz z dzieckiem, to jesteś płatnikiem, użytkownikiem jest twoje dziecko, ale też jesteś użytkownikiem jako rodzic. Jeżeli korzystasz z nfz to jesteś... Płatnikiem jest Twój pracodawca do NFZ-u. NFZ jest płatnikiem do przychodni. Przychodnia jest dystrybutorem, dostawcą jest lekarz. Więc ty, jako użytkownik, de facto masz tak daleko od płatnika do, do użytkownika, do ostatniego konsumenta, że jest tylu dystrybutorów po drodze, którzy, którzy mają rozbieżne interesy. I w takim. Na takim rynku pojawiasz się ty jako firma i chcesz w jakimś miejscu coś poprawić. Załóżmy, chcesz sprzedać urządzenie medyczne, z którego mają e, korzystać pacjenci i lekarze. I to nie chodzi o to, że zrobisz dobrą usługę dla lekarza i dla pacjenta, tylko musisz zrobić usługę w taki sposób, żeby płatnik i dystrybutor i pacjent i lekarz żeby interesy wszystkich naraz zostały pokryte, bo tylko wtedy Twoje urządzenie medyczne zacznie działać w systemie. I jeżeli tylko jednej z tych osób nie zostanie spełniona jakaś potrzeba, to, ta, to brak interesu tej konkretnej, tego konkretnego interesariusza sprawi, że Twój biznes nie zadziała. Czyli jeżeli Lekarz uzna, że z tego urządzenia medycznego nie jest w stanie robić diagnozy, nawet jakby pacjent chciał, bo to będzie wygodne na przykład dla niego w domu, to to nie zadziała. Jeżeli dystrybutor nie dostanie dodatkowych pieniędzy od na przykład od płatnika od NFZ-u, to to nie zadziała. Jeżeli NFZ nie znajdzie tam swojego interesu, to to nie zadziała. A jeżeli wszyscy znajdą swój interes, a pacjent nie będzie z tego korzystać, to też to nie zadziała. I to jest ten poziom puchnięcia, skomplikowania, że jeżeli mamy relację ja versus ty, to to jest ta jedna linia. Jeżeli pojawia się kolejna osoba, to tych linii między nami jest już trzy. I dodatkowe linie związane ze sporami, które mogą się pojawić po drodze. Jeżeli tych interesariuszy, rodzaje interesariuszy, a potem każdy rodzaj interesariuszy jest roz, jakby. Mm, reprezentowany przez wiele podmiotów, które mogą mieć część zdanie takie, część zdanie takie. Ta ilość nici, które się pojawiają jako potrzeba rozumienia systemu jest niesamowicie duża. I to jest definiowane na dwóch poziomach komplikacji, na poziomie komplikacji jakim jest legislacja, czyli co można abstrahując od tego w jaki sposób jest to finansowane, czy pacjenci mogą finansować to za siebie, czy Firmy kupując na przykład abonamenty medyczne, finansując to, to, to pacjentom, czyli pracownikom, i tak dalej, abstrahując od formy finansowania, ale potem wjeżdża jeszcze oprócz tego, co można, poziom finansowania, bo rozłożenie rynku jest takie, że dramatyczna wielkość usług jest finansowana z tego budżetu nfz owego czyli kiedy jest bardzo daleko od płatnika do końcowego konsumenta. A jeżeli jest bardzo daleko od tego, to bardzo ciężko o informację zwrotną, co należy poprawić, czego nie należy poprawić. I wracamy znowu do problemu, że tych interesariuszy na rynku jest bardzo dużo. Chęć zmiany czegoś, nawet jak już ta informacja zwrotna dopłynie, yy, polega na tym, że ruszasz tak dużo elementów wiedzy, że wiele osób i wielu interesariuszy mówi, to może tego lepiej nie ruszać, bo mój mhm. indywidualny interes to, to zepsuje. Mhm. Okay. I to zabija wiele y, tych informacji zwrotnych. Więc oddalenie od, y, od interesariusza, który jest płatnikiem, żeby w swoim interesie miał informację zwrotną, czyli pacjenta, do tego, jak działa system. Wielu interesariuszy, którym zmiana systemu, nawet jeżeli byliby. Potencjalnie może to zadziałać, to risk reward mhm. jest taki, że okej, okay, to lepsze może stary, stary porządek, niż nowy tak. nieporządek. Mhm. Nawet to jest fajnie, że macie tą działać. spółkę B2C, bo tam możecie testować bardzo dużo rzeczy, nie? bo tam jesteście już blisko. Klientom. Tak, ale to, co, to o czym się powiedziałem, jakby z punktu widzenia skali rynku, to ten rynek NFZ-owy. Jest dramatycznie większy mhm. od tego, co jest rynkiem, kiedy pacjenci właśnie skrócili ten, tak. ten, ten, ten ciąg informacji zwrotnej. Płatnik, informacja zwrotna. Mhm. Bo najwięcej pieniędzy, i to są, można powiedzieć, że to jest prawie pareto, mhm. to jest rynek publiczny. Kiedy tak, no. tej informacji zwrotnej nie ma, kiedy jest tam bardzo dużo polityki, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Jakby jeżeli jest legislacja, to nie jest legislacja tylko i wyłącznie merytoryczna, tylko jest to też legislacja związana z polityką, z grupami społecznymi, które po prostu mają też różne społecz... różny interes. Grupy wiekowe mają różny interes z punktu widzenia ochrony zdrowia. Jednej grupie tak. wiekowej bardziej zależy na profilaktyką, innej grupie wiekowej bardziej. Już zdiagnozowany zależy nad leczeniem i dostępnością do innego rodzaju yy, rodzaju usług. I politycznie Widzę. wtedy są inne akcenty nad, yy, nad chociażby budżetowaniem, i tam, gdzie też poprawia się coś w jakiś sposób. I czy poprawienie czegoś jednej grupie yy, nie sprawi przesunięcia budżetu czy zmiany procesowej kolejnej grupie. Zmiany procesowej hmm. najgorsze. Yy, yy. Te, no, widzę, to jest widzę, ten poziom skomplikowania. Poziom, mhm. poziom jest rzeczywiście, jeszcze do tego dochodzą różne, różne praktycznie prawa i różne w różnych krajach, i totalnie jeszcze tak ko kolejny poziom tak skomplikowania. Jest. Kraje mhm. głównie różnią mhm. się y, trochę tym, co można, na przykład czy gdzieś istnieje dostawa leków do domu, y, czy nie, jakie leki są na receptę, jakie mhm. nie są, ale głównie różnią się formą finansowania, czyli jak wygląda ścieżka. Odpłatnika do tego feedback loopu. Mhm. I przez kogo musi przejść przefiltrowany ten feedback loop, żeby coś się zmieniło w procesie? Mhm. Dobra, to, to czy, czy wy jesteście jako firma, macie, nie wiem, całą infrastrukturę u siebie, związaną na przykład, nie wiem, z jakimiś nie wiem, Produkcyjnymi rzeczami, typu, nie wiem, serwery do obsługi, nawet tych wideorozmów i tak dalej. Czy wytrzymacie wszystko, jak, jak próbuje to robić w swoich firmach Elon Musk, czy raczej jak Apple, że mhm. wy tylko tworzycie, jakby i zarządzacie technologią, a resztę rzeczy outsourcujecie zakresie, i zarządzacie procesem? W zakresie rzeczy IT jak najwięcej rzeczy staramy mieć się u nas, bo to jest nasz core competence. Z punktu mhm. widzenia sieci partnerskiej to jest. Sieć partnerska. Dlatego, że ciężko sobie wyobrazić, że mamy y, możliwość w krótkim czasie zbudować sieć w wielu miejscach. Wiele osób w konkretnych lokalizacjach po prostu zrobiło to dużo lepiej i y, uważamy, że dużo ważniejsze z punktu widzenia takiej efektywności procesu dla, dla płatnika i, i dla pacjenta jest jednak to, w jakiej kolejności, dla, jakiej, y, dla jakiego konkretnego przypadku, jakie usługi dostajesz. Gdzie. To chciałem jeszcze zapytać o zarządzanie danymi u Was, mhm. bo tak jak rozmawiałem z, z Frankiem, to u nich ja wiem, że te dane przechodziły kilka ewolucji mhm. i były w ogóle burzone. Ten poziom danych, różne zagłębienia, mhm. różne softy do obsługi tego, później powrót, i no, tam była duża, duża burza. Zakładam, że wy. Macie jeszcze większy poziom skomplikowania, więc zakładam, że musicie jeszcze więcej danych śledzić. Pytanie, czy to jest między spółkami, tylko w sensie, macie jakieś takie główne repozytorium tych danych, podejmujecie rzeczywiście takie data-driven decision, mhm. I, i jak w ogóle, co, jakbyś mógł rozwinąć ten temat. Mhm. Totalnie, żeby móc czymś zarządzać, trzeba najpierw potrafić to zmierzyć, i schodzimy w ramach retrospekcji do właśnie do rozumienia tego, jako właściciel obszaru, nad jakimi dylematami się pochylasz, a następnie, jeżeli się pochylasz nad takimi dylematami, to czy masz dla nich KPI, na które potrzebujesz patrzeć. Bo to od razu daje formę takiej merytokracji, transparentności pod względem tego, to nad, jakie decyzje podejmowałeś, jakie dylematy i nad, nad jakimi danymi, bo jeżeli nie zorganizowałeś sobie danych, na podstawie których możesz podejąć tę decyzję, czyli z w strony tylko subiektywnego professional judgment, to, to jest to tylko opinie versus opinie. I musimy długo czekać, żeby zobaczyć, czy one będą y, dawały efekt oraz posiadanie opinii i wyczucia jest nieskalowalne. Dlatego Patrzymy rozkładając na czynniki pierwsze, jaka była ścieżka za poszczególnymi decyzjami, bo znowu jest ich ograniczona y, ilość. Albo inaczej, jest pareto. 80% decyzji będzie oparte o 20% danych, które możesz mieć. Mhm. I jeżeli y, nie robisz tych decyzji, na których mógłbyś robić na podstawie danych, tylko zostawiasz je, żeby robić na czuja, to to jest nieskalowalne i na pewno podwinie ci się nogę, i to jest niegospodarne, żeby nie zorganizować sobie tak y, swojego obszaru pracy. Mhm. A to jest tak, że wydaliście jakąś kupę kasy na to, żeby, żeby rzeczywiście tymi danymi zarządzać? To jest dla ciebie pewnie, ważne? Czy... W formie skumulowanej, tak, bo mamy kilka osób, które się tym zajmują na bieżąco w firmie. Okej, okay. czyli to jest tak, jakby traktowane trochę jako dział praktycznie w firmie. Tak, tak? Jest, to jest mhm. core competence. Mhm. W jaki sposób mhm. podejmujemy decyzje? Jedna rzecz to jest zatrudnić odpowiednie osoby, które na podstawie zebranych informacji potrafią podjąć wysokimi standardami dobre decyzje, mhm. a druga rzecz jest, Taka upewnić się, że nie marnują czasu, jak już wiedzą, co chcą, to że będą to szybko potrafiły mieć. Mhm. Dobra, czaję. Paweł, miałeś wróćmy w takim razie trochę do historii. Miałeś software house. Na początku byłeś programistą. Mhm. W sensie uczyłeś się programowania. Mhm. I teraz tak, zanim przejdziemy do software house, w ogóle mam takie pytanie, czy to w ogóle w jakiś sposób y, twoim zdaniem przełożyło się mocno na biznes, bo ja mam takie wrażenie, że, y, że to zrozumienie programowania, że po pierwsze, większość przedsiębiorców postrzega biznes jak grę. Y, po drugie, że zrozumienie y, takiej właśnie struktury, architektury związanej z, właśnie z systemami IT pomaga bardzo w y, robieniu biznesu. Bo gdzieś tam. Bo, bo te wzorce są niezłe, bo, 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 bo soft można tworzyć, rzeczywiście skalować i tak dalej. Czy to Ci pomogło? Mhm. Pomogło na pewno w rozumieniu przyczynowo-skutkowego, że tak naprawdę programowanie, żeby móc programować, trzeba najpierw mieć algorytm. Bo jeżeli siądziesz i mhm. chce coś napisać, no to ale co chce napisać, w jaki sposób ma to działać? Mhm. A algorytm to jest nic innego jak przepis na ciasto. I teraz. Być może równie dobrze przyczynowo-skutkowym myślicielem będzie programista, jak i kucharz, który po prostu postępuje w ramach jakiegoś algorytmu, tylko kucharz, który zmienia coś w tym przepisie i zapisuje go. Nie tylko go odtwarza, bo masz dwa rodzaje programistów. Tak, my przynajmniej sobie ich, ich łapiemy. Programistów nie koderów, dlatego programista, który wymyśla świetną taktykę, w jaki sposób to napisać i programista który ma świetną efektywność pod względem wdrażania tej taktyki. I w czymś musisz być mistrzem świata. Nie możesz ani w jednym, ani w drugim być słaby. A możesz być mistrzem świata w obu rzeczach. To, to jest wtedy genialnie. Mm. I mm, przyczynowo skutkowe myślenie sprawia, że jak już siadasz i piszesz to, to oprogramowanie, to tam nie może być yy, takiego momentu, jak w szybkich i wściekłych że raptem pojawił się jakiś karabin, który sprawia, że wszystkich niszczysz i on się z pojawił. Czyli cały film nie miałby sensu, gdyby w tym momencie przypadkowo ten karabin się nie pojawił. To tak jest z programowaniem. W sensie tam się żadna zmienna, ani żadna dana nie pojawi z powietrza, która magicznie rozwiązuje twój problem. To wszystko musi być przyczynowo-skutkowo wytłumaczone skąd. Jakby prawa fizyki są takie, że z pustego Salomon nie naleje, więc Skąd to tam sprawa no fizyki wymieszane z wiarą mhm. I Więc absolutnie tak. Po prostu to jest spójne z moim charakterem. Mhm. Nie można się kłócić z tym, że ten program ci nie działa. On po prostu nie działa. A w świecie rzeczywistym to, co się nie kompilowałoby w programowaniu, ludzie próbują dopisywać teorie. Nie? Ludzie próbują dopowiadać i tłumaczyć w świecie, że coś jednak powinno zadziałać, oczekując, że ten świat się zmieni. W programowaniu ten kompilator się nie zmieni. Jeżeli coś się nie kompiluje, to musisz poprawić problem. W życiu rzeczywistym ludzie prowadząc biznes chcą często po prostu poczekać, że może ten kompilator się namyśli i jednak to skompiluje. Robiąc ciągle ten sam kod, dając mu prowadząc biznes w taki sposób, że to może rynek się do mnie dostosuje. Rynek jest kompilatorem. Jeżeli raz się nie skompilowało, za chwilę też się nie skompiluje. I czekanie to jest tylko koszt utraconych korzyści. Nie? Super. Mega porównanie, że rynek jest kompilatorem, to jest tak dobre porównanie. E, Okej, okay. po, potem e, jakby z tego, e, z, z, z tej twojej nauki programowania, trochę freelansowania, przeszedłeś do robienia e, software house'u e, mhm. i teraz jakbyś zerknął sobie z perspektywy czasu to czy to była czy, to, czy, czy nie czujesz, że tam była jeszcze jakaś fajna alternatywna ścieżka robienia tego software houseu zamiast skręcenia w telemedii? Oczywiście, że tak z perspektywy mhm. moich dzisiejszych standardów tam każdy proces był zły mhm. Myślę, że z perspektywy moich przyszłych standardów jeżeli zostanę na tej ścieżce każdy proces z tym co robimy teraz będzie zły. Mm -hmm. Bo zmienia się świadomość tego, co jest możliwe, świadomość zmienia się, buduje się z nieświadomej niekompetencji, z rzeczy, które nie wiesz, czego nie wiesz, i zdobywasz, i potem syntezujesz to, że już okej, okay, to ja wiem, jak to powinno być zbudowane, żeby na moment obecnej świadomości powiedzieć, że to było dobre. Więc patrząc wstecz, absolutnie, było bardzo wiele okazji do poprawienia czegoś, co robi drogę, yy, którą można. Yy, Yy, można podążyć. Mhm. A czujesz, że jakbyś robił dalej ten Software House, to yy, może zyskałbyś więcej niż, yy, niż jak Nie, niż jak Bo ja robiąc Software produkt? House. Mhm. Szukałem już drogi produktowej. Okej, okay. dobra. Czyli to było po prostu. Absolutnie jakby, chciałem Bardzo robić świadome. Produkt. i. Tak. Yy. Okay. Dobra. Jakbyś powiedział w ogóle o tej twojej wytrwałości. To jest tak, że 10 lat robisz ten, robisz ten biznes. Mm -hmm. nie? Po drodze yy, z tego, co ja rozumiem, było kilka takich momentów, gdzie y, powiedzmy standardowy człowiek powiedziałby dobra, sprawdziłem, nie poszło. <grychy> Wypadamy stąd, tak? No tak też powiedział mój wspólnik. Mm -hmm. yy, ale zawsze masz koszt utraconych korzyści, w sensie a czego byś nie sprawdził, w rozumieniu Piotrka, mojego wspólnika, gdyby został tutaj, to czego by innego nie zbudował? Gdyby. Mając informacje, które posiadaliśmy wtedy, i tak dalej, to była równie dobra decyzja, żeby odpuścić i pójść gdzieś indziej, mając informacje takie, że coś indziej, gdzie indziej możesz budować coś lepszego. I równie dobrą decyzją było zostanie, bo inne rzeczy nas motywowały. Za moją wytrwałością oprócz tej sportowej, takiej, że wiem, że jak będę robił rzeczy i poprawiał i tak dalej, to zaraz się będą pojawiały kolejne y, opportunities, bo po prostu zmieni się y, świadomość, bo zmieni się byt. Zmienisz y, to jest napędzające się. Przez to, że będziesz coraz lepszy, pojawią się kolejne rzeczy, których chcesz być coraz lepszy. Ale na przykład zaczniesz rywalizować, z tych rywalizacji będziesz wychodził zwycięsko, więc to dodaje ci też impact do świadomości. Ale za moją wytrwałością taką biznesową stoi po prostu poczucie, że być może ciągle jesteś na tym jednym 1% po tych 99, które trzeba zrobić, żeby zadziałało. I stoi za tym lista po prostu hipotez, a czego jeszcze nie sprawdziłem skoro mam już zbudowaną infrastrukturę, na której mogę sprawdzić te rzeczy, to to sprawdzenie tych rzeczy to jest ten 1%, którego brakuje. I ja bardzo chętnie już postawię na czymś krzyżyk, kiedy sprawdziłem wszystkie hipotezy. Czyli zrobiłem tą egzekucję listy rzeczy, którą miałem do zrobienia, nie zadziałało, z czystym sumieniem mogę mm, kończyć. Mhm. Właśnie fajnie, że to powiedziałeś, bo ja sobie zanotowałem taką rzecz, że dla ciebie w momencie, w którym y, był ten moment, y, w którym podejmowa podejmowaliście inne decyzje ze swoim wspólnikiem, to dla ciebie y, to był no-brainer. To są dokładnie Twoje słowa, mm -hmm. że, że, y, że po prostu y, to było dla ciebie tak oczywiste, że trzeba iść dalej. A jednak twój wspólnik, też mając głęboki insight, stwierdził, że nie. Mhm. Czy, czy to było tak, że on stwierdził, że to się w ogóle nie uda? Czy stwierdził, że on nie ma siły? Czy nie wiem, czy, czy po prostu przytłoczyło go, że nie ma już kasy? Jak w ogóle, jak w ogóle to wyglądało? Nie? Mhm. Bo to, 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 jest, to jest tak interesujące, bo dwóch, dwóch gości, których mhm. założyło biznes i każdy z nich ma inny osąd w tym samym miejscu. Ja może powiem, co stało u mnie za tą decyzją. Mhm. Dokładnie to samo myślenie, o którym mówiłem, kiedy był w sporcie. Jeżeli nie potrafiłbym zamykając drzwi, dokładnie roz, y, móc powiedzieć, a co było przyczyną tej porażki, czyli czy to był zły plan, czy zła egzekucja, to znaczy, że nie jestem ukontentowany. Czyli, żeby móc powiedzieć, że to była zła egzekucja, y, w sensie, żeby to był zły plan, a nie zła egzekucja, to musiałbym wykreślić wszystkie punkty z hipotez, które miałem na liście. Wtedy Mógłbym zobaczyć, czy robiłem je jako dobra egzekucja. Jeżeli bym powiedział, że robiłem jako dobra egzekucja, to mógłbym powiedzieć, plan był zły, timing był zły. Wtedy mógłbym szukać odpowiedzialności na zewnątrz, że ok, zły rynek i tak dalej, i tak dalej. Do tego momentu, kiedy jest jeszcze bardzo dużo rzeczy w mojej mocy, w moim zakresie wpływu, to nie czułbym się dobrze ze sobą, kiedy po prostu nie sprawdziłbym wszystkich hipotez, które, yy, które mam na... Na stole. I to stało za moją wytrwałością, i no-brainerem. Dlatego, że wiedziałbym, że bardziej bym sobie pluł w brodę, że nie nauczyłem się więcej i nie mam bagażu nowych doświadczeń na przyszłość. Mam jakiś baga mały bagaż, ale nie miałbym zamkniętego klamrą etapu, który dałby mi jasno mm, dość. Też traktowałem to, że. Generalnie na etapie rozwoju firmy technologicznej te etapy są bardzo, yy, bardzo podobne. Startujesz z jakimś prototypem i tak dalej. I robiąc parę razy te rzeczy, dochodzisz do, coraz płynniej do kolejnych etapów i też traktowałem to, dobra, jakby chcę dojść jak najdalej tutaj, że jeżeli to nie zadziała, to będę robił kolejną rzecz, ale będę płynniej przechodził przez te etapy, na których już byłem mm, z tym biznesem. Więc z żadnej strony nie było to dla mnie w momencie życiowym, na którym wtedy byłem, yy, rozwiązaniem, że yy, poddaję się do momentu, jak nie sprawdzę wszystkich hipotez. Okej, okay, dobra. I to jest u ciebie praktycznie. Yy, I to jest stała rzecz. Tak. Mhm, mhm. Fajnie. Yy, powiedziałeś kiedyś, yy, yy, to, to było dosyć dawno. Przed, chyba właśnie też na tej Oli, o, mhm. o której wspominałem, że nie założyłbyś dziś firmy bez wspólnika, tak? I to 2016 mhm. rok był. To, mhm. był, o... to teraz, Zuma, mhm. to robiąc z perspektywy mhm. czasu, pewnie w pierwszym odruchu nie zakładałbym firmy ze wspólnikiem. Okej. Okay. Mhm. I właśnie o to chciałem zapytać, bo ja też mam takie wrażenie, że, że z czasem to przychodzi, że ludzie podejmują decyzję dobra. Jestem gotowy na to, żeby zrobić biznes sam. Mhm. Ja, ja, ja długo się głowiłem na, Ja długo też myślałem o tym, że nie jestem w stanie bez wspólnika bez wspólnika, bez takiego odbicia właśnie myśli, bez mhm. różnego takiego wsparcia, ale z tego co widzę to Mam sporo przykładów biznesowych, tak jak Grzegorz Warzecha był tutaj, zapraszam na odcinek. Tak jak, tak jak Franek robi też biznes sam, tak ty robisz dzisiaj biznes. Tak na dobrą sprawę sam ty nim kierujesz, tak? Oczywiście no, po drodze, zespół, po drodze tak, ale, ale jakby, jakby stery stary miałeś ty. I co się zmieniło? zmieniło się to, że pewnie wypowiadając te słowa miałem możliwość zajmować się konkretnymi tylko obszarami z, z technologią yy, z produktem, yy, które wtedy iterowaliśmy i w ramach mojego brain capacity nie było zajmowanie się tymi innymi obszarami, więc totalnie potrzebowałem osoby której mógłbym to powierzyć i zaufać i tak dalej z czasem kiedy jesteś postawiony w dyskomforcie i musisz się pewnych rzeczy nauczyć, bo inaczej no, nikt tego nie, nie pokryje, yy, zaczynasz yy, zdobywać tego wiedzę. Czyli masz stromą krzywą uczenia się, tym bardziej stromą, im więcej rzeczy jest dzisiaj Twoją już świadomą niekompetencją. I z perspektywy czasu, czyli dzisiaj 8 lat później, yy, będąc po drodze postawiony przed tymi rzeczami, że musiałem zrozumieć, jak one działają. Uważam, że pokrywam i te obszary, i moja synteza informacji z kontekstów już zawiera w sobie również te konteksty, które gdyby przy etapie startowym firmy musiałbym je odbijać z kimś, miałoby to pewnie jakąś dodatkową wartość, kiedy ktoś miałby wysokie standardy. Ale jednocześnie jest to forma... Dłuższego podejmowania decyzji, i wtedy pytanie, z jakim stylem wchodzisz do, do zakładania nowej firmy? Yy, mój styl byłby pewnie związany z, szybkim, z szybkością. Generalnie stawiłbym na szybkość, więc wszystko, co mogłoby tą szybkość yy, zmniejszać, to yy, ten pierwszy etap, do momentu, kiedy nie ma jeszcze pewności związanego, czy to jest to i czy mogłoby to przeżyć, wolałbym pewnie. Zostawiać swojej decyzyjności. Oczywiście, mając zespół yy, dookoła, ale decyzyjność zostawiałbym bym sobie, mm -hmm. bo sprawdziłem tyś... siebie też w mm -hmm. boju. Pewnie nie, nie miałbym kogo, komu mogę, mogę tak bardzo zaufać, jak sobie przy tym pierwszym etapie. Okej, okay. to to ważne, co wybrzmiało, ale gdybyś miał kogoś, kto, kto rzeczywiście też ma na przykład podobny, podobny track record i mógłbyś mu zaufać, to udałoby się to, jeżeli chodzi o spółkę? Czy dzisiaj bardziej właśnie się skłaniasz, że w ogóle nie ma takiej potrzeby? Jakbyś za zakładał ma... ko kolejny biznes, to hmm. czy brałbyś to pod uwagę? Tak, są dwie rzeczy potrzebne. Yy, wysokie standardy, dla których Poplecznikiem mo mo może być track record, yy, ale i styl mhm. osiągania yy, tych wysokich standardów track recordów. Jeżeli ten styl yy, pozwalałby na pełen komfort tego, że możesz komuś coś oddać, bo będziecie w podobnym stylu robić swoje obszary i to się yy, yy, zjeżdża, to to jest wymarzona sytuacja, ale jeżeli złapiesz lejek, który ma po drodze te wszystkie atrybuty i czy by się to udało i jeszcze timing musi się pojawić, że te osoby, które y, mają ten track record, mają ten podobny styl, mają te wysokie standardy, w tym samym miejscu, w tym samym segmencie chcą robić biznes i tak dalej, to jeżeli. Akurat to w kontekście już bardziej wiary nie pojawi się tak samo z siebie, i tak dalej, to uważam, że szukanie nawet y, takiego setupu zajmie dużo więcej czasu niż szybkość jednak robienia rzeczy. Czyli jeżeli to się pojawi samo, tak najbardziej, okay. ale szukanie, wyznaczanie fortu na to, przeznaczanie fortu na to y, uważam, ma zbyt mały efekt versus co można zrobić y, w tym samym czasie. Okej. Okay. Mega ważne jest to, co mówisz teraz, moim zdaniem, bo y, większość ludzi jednak. Znaczy, nie wiem, czy większość to jest zresztą to jest głupie stwierdzenie. Są ludzie, którzy intuicyjnie szukają w biznesie partnera biznesowego i nie widzą innego scenariusza. Jeszcze, albo może do tego dojrzeją, i fajnie, że otwierasz te drzwi w ogóle, że, że tak, że rzeczywiście ten lejek jest duży, bo tak jak słucham niektórych przedsiębiorców tak w prywatnych mm -hmm. rozmowach, którzy mówią, kurde, stary. 60 osób mi się przewinęło zanim w ogóle znalazłem taką, z którą da się pracować, nie? czy 100 osób, nie no bo tu mówi się o tym stosunku. Z tak, znowu to jest to założenie, czy da się pracować i tak dalej, to wtedy na jakich zasadach, jeżeli po, już po miesiącu, czy po trzech, czy czasem po roku, okaże się, że jednak nie chcecie ze sobą pracować, to mhm. znowu na jakich zasadach będziecie się rozstawać i tak dalej. Czyli przemyślałbyś to przy wejściu, bo przegadałbym to przede wszystkim, bo to nie może tak, być tylko no. przemyślane, tylko musi być wyartykułowane i zgodzone mhm. się, kiedy między wami jest w porządku, bo jest duża szansa, że w pewnym momencie nie będzie między Wami w porządku. Większa mhm. szansa jest, że nie będzie, niż że będzie, tak. patrząc na, na, ten, na, na statystykę. I wtedy, co zrobicie wtedy? I lepiej to ustalić, kiedy nie macie do tego bajasu emocjonalnego, niż y, kiedy ten bajas emocjonalny się już y, może pojawić. No właśnie. I dochodząc do, do Twojego wspólnika, jak Wy się rozstawaliście, to mówiłeś wielokrotnie, że ustaliliście sobie jakieś zasady, co się wydarzy, jeżeli to osiągnie sukces, co się wydarzy, jeżeli nie osiągnie sukcesu, ale Twój wspólnik jednak, jednak nie chciał iść dalej operacyjnie w tym biznesie. Mhm. Więc, więc pytanie, czy. Czy to nie powinno się tak odbywać? Wiesz, oczywiście to jest bardziej skomplikowane i na wielu poziomach. Nie chcę wchodzić jakoś super głęboko w waszą relację, bo to może być za intymne, nawet jak na format. Ale ja mam takie przekonanie, że jeżeli jest dwóch wspólników i jeden, przynajmniej w startupach, jeżeli jeden chce się wymiksować, nie chce już dalej prowadzić, no to tak na dobrą sprawę chce zamknąć tą firmę, mhm. no to tak jakby wypada z stamtąd w ogóle, bo rzeczywiście byśmy zamknęli możemy razem. Możemy wchodzić w naszą relację, mhm. nie ma totalnie problemu, bo mieliśmy turbo łatwo, bo Piotrek był za tym, żebyśmy zamykali firmę. No właśnie. Więc tutaj mhm. to było turbo łatwe. Gorzej jest, kiedy dwie osoby chcą prowadzić firmę dalej, w innym stylu. Inaczej. Mhm. I, I tyle. Tu jest mhm. ten problem, który musi być dużo wcześniej zaadresowany, żeby nie... Bo jeżeli... Łatwe decyzje powodują trudne czasy. Mhm. Łatwą decyzją jest nie zaadresować sobie tego wcześniej, więc powodować trudne czasy w przyszłości. Trudne decyzje powodują łatwe czasy. Więc jeżeli z perspektywy czasu coś masz dużą szansę, żeby się wydarzyć, to lepiej podjąć tą trudną decyzję i wcześniej o tym, o tym porozmawiać i to zaadresować, niż powodować trudne czasy w przyszłości. I to też ma znaczenie przy wielu dylematach. To, to dobra, to pytając już wprost też, rozumiem, że jak firma no w sumie osiągnęła sukces, no bo patrząc rzeczywiście na, na, na liczby, to wszystko robi wrażenie, zresztą Twoja ostatnia transakcja. Bardzo gratuluję, bo e, robi wrażenie e, liczbowo, e, to rozumiem, że e, twój wspólnik no, też na tym bardzo dobrze zarobił. Tak na dobrą sprawę na tym, że ty jeszcze to ciągnąłeś na, na jakby na swoim garbie, tak już e, literalnie. No, no tak, bo batną no, zawsze masz to, że było zero. Mhm. Bo gdybyśmy wtedy uznali, że OK, to jest the end, to jak najbardziej, więc uznaliśmy wtedy to na jakich warunkach, jeżeli się uda. Ciągle w warunkach tego, że to był ten moment, kiedy rozważaliśmy zamknięcie spółki. Jako punkt odniesienia ten czas, kiedy się uda, co się będzie działo. Mhm. Czyli, czyli po prostu jakby z, podsumowując. Trochę wyceniliście też jego effort w tych początkowych czasach, jak, i, jak on wpłynął na tą dźwignię, tak która będzie w przyszłości, jeżeli ona będzie. Mhm. To bardzo fair totalnie za, za zachowanie. Uzdajemy, że to było fair. Mhm. To jest ba ba bardzo fair w ogóle, bo większe ja widzę w, gdzieś u siebie w głowie taki scenariusz, gdzie ten wspólnik, który się wymiksował na takim etapie, po prostu nie dostaje nic w momencie kiedy, mhm. kiedy będzie sukces. I takich scenariuszy jest scenariusz jest bardzo dużo. Tak, nie? ale to też lepiej taki scenariusz mhm. mieć wcześniej powiedziany, okay. mhm. bo wtedy a wy mieliście to wcześniej o, o, nie, nie, nie mieliście nie. tego. Okay. Mhm. Czyli przy zakładaniu spółki y, dzisiaj byś te scenariusze wszystkie? Y, Oczywiście Roz, Albo rozpykał. upraszczałbym, czyli nie miałbym mhm. tego scenariusza, bo zakładałbym sam. Okay. Bo to jest jakaś ciągle trade-off. Mhm. Jakie rzeczy dostajesz za to, że będziesz miał te problemy, które idą y, z tym tematem. Mhm, mhm. Spoko. No to, jest, to jest bardzo interesujący temat, bo e, tak jak mówisz, e, trudniej jest, jak dwóch wspólników chce iść w dwie różne strony. E, ja miałem taką sytuację e, i, 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 i rzeczywiście to jest problem, bo tego się nie da po prostu rozwiązać. Mhm. E, miałeś też taką, taką sytuację kiedyś? Że skoro, skoro o tym mówisz, nie. Nie miałem. Okay. E, dobra. E, Paweł, mam, y, mam takich trochę pytań właśnie o, o Twoje relacje. Y, ty y, od zawsze widziałem, że Ty się udzielałeś trochę w tym środowisku startupowym. Y, dzieliłeś się radami, y, sam, y, sam je brałeś też od ludzi, z, hmm. z, z tego co rozumiem. Y, masz jakieś takie swoje stałe grono znajomych przedsiębiorców, z którymi zbierasz swoje myśli i czy to jest Twoim zdaniem potrzebne? Jak w ogóle coś takiego zaprojektować? Pewnie, że tak. To nie jest stałe grono, jeżeli mm -hmm. znowu zrobimy zoom out na perspektywę. No, z czasem niektórzy ludzie wychodzą z biznesu, czasem niektórzy do niego wchodzą i tak dalej, więc to fluktuuje z czasem. Więc jeżeli są okazje, żeby z kimś spędzać dużo czasu, bo akurat timing w Twoim życiu i w kogoś życiu, jest taki, że można go wspólnie pospędzać, to warto z tego korzystać, bo rzadko jest tak, że za pięć lat, ich przewiniesz, to ten setup tych ludzi zawsze będzie taki sam, bo ktoś z tego setupu z różnych powodów, rodzinnych, życiowych, zdrowotnych, czasem po prostu śmierci znika z, z jakiegoś setupu, więc warto carpe diem pod tym względem. Mhm. I jak najbardziej uwielbiam rozmawiać z ludźmi, yy, którzy pod tą moją układankę rzeczy pasują, czyli którzy mogą dać mi nieświadomej niekompetencji w różnych kategoriach, którzy w, mojej już, w moich kategoriach mają ode mnie wyższe standardy, i wtedy zastanawiam się, czy wejście na te wyższe standardy, jakim będzie kosztem i w którym miejscu zrobienie wyższych standardów. Przy najniższym koszcie da największe odblokowanie potencjału, który gdzieś się kryje. I ludzie, z którymi po prostu lubisz spędzać czas i rozmawiać o innych rzeczach, na przykład o podatkach i dyskutować z nimi na, na grupie facebookowej. Szczególnie jak macie skrajne poglądy i po prostu realizować regularne imby. Okej, okay. a y, to jest tak, że y, nie wiem jest, jakoś aktywnie szukasz właśnie kontaktu z takimi ludźmi. Ja wiem, że na przykład w Dolinie Krzemowej jest, tak, jest w ogóle, jest taki nurt, że na przykład nie wiem, COO jakiejś firmy spotyka... Jest takim cieniem, na przykład CEO, y, net, y, CEO Netflixa, jest y, przez jeden dzień cieniem y, CEO y, nie wiem, Facebooka, załóżmy. Tak? No, my y... czasami robimy mastermindy między firmami, mm -hmm. czyli pokazujemy nasze procesy innej firmie i wzajemnie i, i po prostu tutaj zespoły wokół tego sobie y, zachwycają się tym, co robimy lepiej od innych, bo to jest motywujące, ale co mm -hmm. inni robią lepiej od nas bo to jest y, wtedy fajną tą taką formą competition. Y, czy szukam tego na mm, świadomie? Czasem tak, jeżeli mam jakiś punkt styku, nie wiem, słuchając kogoś podcastu i tak mhm. dalej, uważam, że ktoś y, ma niesamowite spojrzenie na jakąś sprawę. Ostatnio byłem gościem podcastu, po którym od razu zaproponowałem, że idziemy na kolację z gośćmi tego podcastu, mhm. bo nie nadążałem za wszystkimi rzeczami i więc złapałem, że tam musi być coś, co, co może być bardzo ciekawego i ta kolacja udowodniła, że tak, jakby mhm. super. Więc y, świadomie na pewno pod takim względem, że tak, jakby mam otwartą głowę na rzeczy, które mogą zrobić, zrobić u mnie aha moment, i wtedy niegospodarnością jest nie, ten, nie pogłębić tego. Mhm. Y ale to nie jest tak, że to kreuje, y projektuje i że mam rozpisany y ten y jakby ścieżkę dotarcia do poszczególnych osób, bo akurat IT i, i myślę, że szczególnie nasza branża i ilość organizacji, które są dostępne na rynku, bardzo skróciły to ilość podejść ręki potrzebnych do faktycznie, do, żeby do kogoś do, dotrzeć. Ale żeby ktoś chciał poświęcić ten czas, to faktycznie y, trzeba również być osobą o wysokich standardach, żeby ktoś uznał, że to będzie żyzna gleba, że ktoś poświęci ci, ci czas. Mhm. Y, no właśnie, co, 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 co Twoim zdaniem można właśnie y, jako przedsiębiorca y, na pewnym poziomie? Szukasz prawdopodobnie kontaktu z, też z przedsiębiorcami, którzy są trochę wyżej i którzy rozwiązali więcej problemów. Oczywiście. Nie? Mhm. I teraz pytanie. Lub niekoniecznie nawet mhm. wyżej, to, to bo ktoś może nie jako duży przedsiębiorca ogólnie, całościowo, to w konkretnym procesie być dużo lepszym i dużo większym przedsiębiorcą w kontekście ogólnie większego przedsiębiorcy, który nie ma aż tak dużej specjalizacji w danym procesie. Mhm. To, to, okej, okay, dobra, rozumiem, bo ta transakcja często jest właśnie taka nierówna, nie, na takiej zasadzie, że kurczę, zazwyczaj mniej... jest nierówna, ale tak, to jest no, to jest paid to za... forward, nie, nie? z mhm. której uważam, że przedsiębiorcy, szczególnie w ostatnich czasach, mhm. bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego paid forward i tego, z tej nieświadomej kompetencji. Nie wiesz, kiedy ty będziesz miał jakąś zagwozdkę mhm. i to bardzo dużo daje, żeby jednak być po prostu otwartymi dookoła. Krystian mhm. Ficek, który też był u mnie w podcaście, on a propos takich, a propos takich poszukiwań przedsiębiorców, potrafi, mówił, że potrafi się wprościć do jakiegoś przedsiębiorcy na cały no. dzień, no. To właśnie, żeby go poobserwować w pracy. Dlatego też byłem ciekawy, ciekawy czy ty aktywnie też wychodzisz do tego, ale z tego co słyszę to nie, to... Jak najbardziej aktywnie, jeżeli mm. mam jakiś konkretny dylemat. Okej, okay. czyli szukasz y, przedsiębiorcy, który mógłby, który y, gdzieś szacuje, że on rozwiązał, rozwiązał ten problem. Tak jest. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. E, spoko. Paweł, inwestorzy. E, ja z tego, co, z tego co rozumiem, to e, mieliście jakąś relację z DocPlanerem, ale Kurczę, mam informacji o tym znalazłem, ale gdzieś nawet, gdzieś nawet wyczytałem słowo, że to był strategiczny part, partner. I jakbyś mógł o tym opowiedzieć? Skąd wyszła inicjatywa? Do co planer, Wam dał? Doklaner był naszym inwestorem. Kiedy w czasach, kiedy zaczynaliśmy jeszcze biznes jako B2C, tam widzieliśmy bardzo dużą okazję tego, żeby współdziałać wspólnie, żeby po prostu mm -hmm. robić tą część telemedyczną w, w ramach Dokplanera i byliśmy. Oddzielną spółką, która miała to robić, a Dokplanner po prostu był naszym inwestorem, ale Rynek, na który poszliśmy, totalnie zmienił, yy, zmienił to, jak wyglądała firma, no i robiliśmy B2B, więc Dokładny był przez długie lata naszym inwestorem, takim sam jak inne fundusze inwestycyjne. Mm, Okej, okay. a z, skąd w ogóle wyszła inicjatywa? Jak w ogóle się zdobywa takiego partnera? Jakbyś mógł trochę opowiedzieć, no bo jednak to jest ogromny gracz. Wtedy... Spotkaliśmy się z Mariuszem mm -hmm. yy, kilka razy i prezentowaliśmy, co, co zamierzamy zrobić. Najpierw naszym inwestorem został akcelerator z, z Pragi, i następnie cały czas byliśmy w kontakcie e, z Mariuszem i z zespołem do planera i, i zrobiliśmy deala. Mm -hmm. Long story short. To, to, bardzo, to bardzo proste, brzmi, brzmi łatwo. E, czy, czy to tak? Ale Ta, też, też był myślę timing po prostu w tamtym mm -hmm. czasie. doklaner był inną firmą. E, Mariusz był na innym etapie. Okay. bo mm -hmm. To jest to, o czym przed chwilą powiedziałem. Jakby to jest ten timing, bo powtórzenie pewnych rzeczy uważam, żeby było bardzo trudne z perspektywy obecnego czasu. Jakby mm -hmm. To są cały czas Window Opportunity. Drzwi się otwierają, w pewnych okazji i się zamykają z różnych względów. Trzeba skleić wiele rzeczy jednocześnie w jakimś timingu. Ciężko, to trochę jak PZ kiedyś rapował, tylko raz słuchasz tej płyty pierwszy raz. Ciężko powiedzieć, że jeszcze będzie raz, kiedy telemedycyna będzie, będzie wybuchała i będzie taką nieznaną dla, dla wszystkich, jak była 10 lat temu. Mhm. Teraz są inne branże, które to robią. Ciężko powiedzieć, że doklaner jeszcze raz będzie w takiej. Na tym samym etapie, kiedy startował. Był, był kilkuletnią firmą, jak wtedy był. Mhm. I tak dalej i tak dalej. No tak, bo Nie ja da się patrzę trochę z perspektywy wszystkie... dzisiejszej. Mhm. Rzeczywiście. E... A... Ja mam wrażenie, że ty, jako jeden z nielicznych, całkiem dobrze rozegrałeś tą całą, całą właśnie szachownicę inwestorską, mając jeszcze na głowie to, że wy macie taki no, biznes, który ma wiele poziomów zależności. Ale mam wrażenie, że rozegrałeś to super. I wydaje mi się, że ta umiejętność godzenia interesów bardzo różnych podmiotów ci w tym pomogła, ale jakbyś miał się cofnąć, Patrząc na wszystkie wasze, nie wiem, rundy, ruchy, relacje właśnie z inwestorami, czy coś co byś zmienił? Umiejętność godzenia jest tylko i wyłącznie w wyniku. Bo jeżeli wynik jest OK, to wtedy jest godzenie. Natomiast kiedy jesteś w drodze, kiedy tego wyniku nie ma, to te kierunki są zawsze różne i tak dalej. I tylko formą pogodzenia jest. Jak najszybsze dowiezienie wyniku. Więc czasami ktoś mnie pyta o opinię na temat inwestora. Ja wyrażam swoją opinię, ale z bardzo mocnym disclaimerem, że my nigdy nie byliśmy w bardzo złych czasach. Więc ciężko mi powiedzieć, jak ktoś będzie się zachowywał, kiedy jakaś spółka miałaby bardzo złe czasy. Bo to jest okay. znowu kontekst mm -hmm. i tak dalej. Czyli wy nie, nie było takiego momentu, że mieliście z, z, jakieś złe relacje mówię z inwestorami. O ostatnich inwestorami. Mm -hmm. W sensie mówię mm -hmm. o ostatnich inwestorach, no bo mieliśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, yy, pierwszych inwestorów, kiedy byliśmy, yy, mieliśmy dylemat, czy zamykać spółkę. Yy, wtedy po, na, na bardzo wczesnym etapie naszej, yy, naszej działalności. I wtedy inwestorzy, którzy byli wtedy na, na pokładzie, jak najbardziej zachowywali się bardzo fair, ok, dlatego że też widzieli, co robiliśmy, żeby to zadziałało, byli blisko mm, tego, co, co, się działo, okay. co się działo z nami. Natomiast to nie były wtedy fundusze inwestycyjne y, per se. Mhm. Później, kiedy mieliśmy już fundusze inwestycyjne na pokładzie, to była to taka sytuacja, jak mówię. W sensie wtedy już nie byliśmy nigdy w bardzo tragicznych czasach. Okej, okay, czyli dowoziliście wyniki, więc no, praktycznie dyskusje zawsze były. Lepiej, pozytywne. gorzej, dokładnie, mhm. i nie było to, to, to czymś być albo nie być. Mhm. A jak, jak w ogóle oceniasz fundusze inwestycyjne, bo w Polsce versus zagraniczne, no bo ty masz insight dosyć szeroki i teraz pytanie, czy to my mamy się czego nie, wstydzić? To znowu nie jest kwestia, powiedziałbym, polskość, zagraniczność, tylko mhm. level ludzi, z którymi pracujesz. Mhm. Zazwyczaj jak masz fundusz inwestycyjny, to jakiś konkretny partner z tobą pracuje, jakiś konkretny człowiek jest w twojej radzie nadzorczej, czyli z punktu widzenia praw fizyki, znowu i przyrody, mógłbyś złożyć to do tego nie jako oceniasz fundusz, tylko jak oceniasz człowieka, z którym pracowałeś, który reprezentował fundusz, czyli jak ten człowiek działał w ramach określonych ram narzuconych przez ten fundusz. Oczywiście możesz to ekstrapolować do tego, że ten fundusz znaczy zatrudniał takie osoby i tak dalej. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, to nie... Narodowość bardziej definiuje to. Jedyną taką rzeczą może definiować narodowość tutaj, to z czego jest finansowany ten fundusz, mhm. jaki ma apetyt na ryzyko, ale dużo bardziej jest to, a jakie mają doświadczenie ci ludzie, którzy za tym stoją. Mhm. I to doświadczenie nie jest definiowane przez narodowość, bo są ludzie z super doświadczeniem, którzy pochodzą z Polski i są... Przeciętni ludzie, y, którzy mają doświadczenie międzynarodowe. Mm -hmm. to, to, to co byś doradził, taki był jeżeli chodzi o fundusze? Kiedy y, tak na dobrą sprawę jest dobry moment, żeby z funduszem rozmawiać? A... Powiedziałbym, najpierw doradziłbym, kiedy nie jest dobry moment, mm -hmm. żeby rozmawiać z funduszami. Nie jest dobry moment, nie, nie jest dobrym, znowu moim zdaniem, te wszystkie prefiksy. Y, kiedy myślisz, że budujesz firmę dla pozyskiwania funduszy. I szukasz takiego uzasadnienia dla swojego, bo odbudowy firmy do momentu, kiedy można powiedzieć, że to jest sukces, funder może szukać takiego, takiej formy zewnętrznego wyartykułowania, że on faktycznie robi dobrą robotę. Mhm. O, tutaj są rundy, kolejne ewaluacje i tak dalej. To jest takie zewnętrzne. Ugruntowienie Cię w tym, że jesteś na dobrej drodze. Nie? Bo ten feedback lub całego przejścia yy, prowadzenia firmy, jeżeli nie masz mindsetu, tego, że po prostu prowadzisz firmę i to będzie bootstrap, yy, albo po prostu dla posiadania firmy nie musi być bootstrap i tak to, dalej, to na pewno tego bym nie robił, bo trade offujesz swoim, swoim głosem w tej firmie. Yy. Skrajnie w drugą stronę, co bym robił, pozyskiwałbym tylko tyle, ile potrzebujesz, dla dowiezienia tego, co jasno wiesz, na co potrzebujesz. Czyli musisz, żeby móc to zrobić, musisz wcześniej mieć dobrze zrobione ćwiczenie, na co to wydasz i co ma to dać tobie w perspektywie, i ile myślisz, że będziesz potrzebował rund docelowo, gdzie jest ten long term cel. To się oczywiście będzie rolując zmieniało, mm -hmm. ale chodzi o to, żeby zadawać sobie takie pytania i być w takim trybie, nazywam, Google Maps ma takie dwa tryby. Nie? Masz tryb Warszawa-Gdańsk, kiedy widzisz taki zoom out na Polskę okay. i masz ten tryb nawiguj, kiedy widzisz 200 metrów do przodu. I podobnie jak z każdym innym dylematem, ten dylemat trzeba z tych dwóch perspektyw przechodząc z skrajności w skrajność oglądać na te 200 metrów do przodu, czyli to jest ta kolejna runda i ten zoom out Warszawa-Gdańsk kiedy myślisz w ogóle o takiej, gdzie jest ten moment, gdzie ta firma ma, ma wylądować. Mm -hmm. I ty miałeś tak, że praktycznie od samego początku miałeś jakiś taki, przynajmniej z góry, z lotu ptaka plan rzeczywiście, gdzie ty po części się zexitujesz, tak jak trochę teraz, ale Nie. zostawiłeś kawał firmy. Czy Nie, miałeś za, to? Za, dużo, mm -hmm. za dużo miałem właśnie sytuacji na takie 200 metrów do przodu. Okay, za mało dobra. zoom out. Mm -hmm. Dobra. Czy jest taka opcja Żebyś y, zrobił y, tą swoją firmę bez finansowania zewnętrznego, jak teraz patrzysz z perspektywy? Tak. Uh -huh. mm -hmm. To by była lepsza ścieżka. Mm -hmm. Tylko musisz znowu stosnąć się, musimy podzielić pytanie na, na dwa mm -hmm. warianty. Mając obecną świadomość, tak. czy mając <laughs> świadomość w tamtym czasie. Nie, ma, mając obecną świadomość. Mając obecną świadomość, tak. oczywiście tak. Mm -hmm. Mając świadomość w tamtym czasie, być może. Okay. Czyli, OK, czyli nie mógłbyś zrobić tego biznesu, będąc tamtym sobą. Dobra, rozumiem to jak najbardziej, bo tak. ja czuję to ze swoim podcastem. Ja dwa lata temu absolutnie nie mógłbym zrobić takich mhm. głębokich rozmów jak dzisiaj. Nawet dzisiaj czuję się niekompetentnie w, w niektórych rozmowach, więc totalnie to rozumiem. Mhm. Okay. Bo nie masz kosztu utraconych korzyści, Tak. jeżeli w jakimś momencie mhm. nie dysponowałeś jakimiś zasobami. Ja dzisiaj. Mógłbym teoretycznie żałować, że w 2004 roku nie zainwestowałem w Facebooka. Tak. Ale miałem 12 lat. Mm -hmm. Nie My... miałem wiedzy o tym, że jest coś takiego jak Facebook i tak dalej. Czy mm -hmm. mogę żałować, czy miałem realną możliwość zainwestować w Facebooka? Nie miałem. Ale wracając do naszej yy, yy, wizji firmy, to jest to, że dzisiaj wiemy o tym, że da się poprawić te procesy zdrowotne. Mm -hmm. Mamy tego świadomość. Mm -hmm. Rynek też ma tego świadomość. Ministerstwa i tak dalej. I ten tik, tak. Tak, tak, bije. Mhm. Czyli to, czyli, dobra, a wracając, mając dzisiejszą swoją świadomość, mhm. e, czujesz, że byłoby to możliwe e, e, właśnie robiąc Absolutnie. metodą bootstrapową mhm. e, i, tak. i po prostu z, kas, z kasy klientów, Bo To jest tak? kwestia, gdzie alokujesz y, pieniądze, czyli zasoby, które masz y, i najważniejsze w alokowaniu pieniędzy jest wtedy ich niestracenie, na te rzeczy, które z założenia wierzę, że nie będą działały, mm -hmm. a rzeczy, na które mm, z perspektywy czasu myślę, że przeznaczyliśmy pieniądze negatywnie, są takimi rzeczami, których jako kategoria bym teraz ominął y i bym nie, ten, nie stracił. Są to złe decyzje, hr mm -hmm. i tak dalej. Mm -hmm. Okej. Okay. Okay. Y Ludzie, złe decyzje HR-owe, Mówisz, że to, to gdzieś, y, gdzieś wpłynęło na... No w firmach bazujących mm -hmm. na, na ludzi to są największe koszty w, y, mm -hmm. w PNL-u. Czyli zdefiniowani, zdefiniowanie struktury, zdefiniowanie też oczekiwań od ludzi. Jeżeli zrobi się to na pół gwizdka, to po prostu to jest m, bardzo duży obszar do tego, żeby y, przepalić każde pieniądze. Mm -hmm. No czuję, tutaj znowu ten odwrotny proces składania. Tam, składany. gdzie masz, mhm. y, większość pnl za czymś stoi i nie jest to zrobione na top standardzie, to to jest miejsce na to, żeby przepalić dużo pieniędzy. W firmie, która lewaruje się marketingiem, w marketingu jesteś w stanie przepalić każde pieniądze. W firmie, która, która lewaruje się y, przez IT zatrudniając staff IT, możesz przepalić każde pieniądze. I tak dalej, i tak dalej. W firmie, która lewaruje się sprzedażą, zatrudniając sprzedaż zagraniczną na różnych rynkach, jesteś w stanie przepalić każde pieniądze. I teraz to, yy, to co jest największym yy, składową kosztu lub największym składową impaktu, powinno być robione na największym standardzie, no bo w innym przypadku jesteś w stanie... Yy, to nie jest tak, że wszystkie problemy wystarczająco dużo walisko pieniędzy za... Że te dołki zasypiesz wystarczającą mm. walizką pieniędzy. Nie? Mm -hmm. No tak, no bo e, jeżeli masz na przykład w zespole, e, musisz mieć kompetencje, e, zdolności do właśnie iteracji, stawiania nowych hipotez i tak dalej, no to ile byś kasy tam nie wlał, to musi być po prostu odpowiedni człowiek. Tak? A jak dołożysz tam więcej mm. ludzi, to tylko sprawisz większy problem, mm -hmm. żeby jednak dojść do tego tak. klubu, bo więcej osób musi zmienić tryb pracy na przykład. Mm -hmm. Mm -hmm. A jak wy dobieracie ludzi? E, do, zgaduję, że dobierasz ludzi mindsetem bardziej niż z mm. skillami. Techniczne umiejętności i, i mindset. Mm -hmm. tak. Okej, okay. ale to jest tak, że ktoś z super technicznymi zdolnościami, które są wam potrzebne w zespole wejdzie do zespołu, jeżeli ma no troszkę niepasujący mindset. Nie mówię w całości, nie? Je, jak byś ale to wszyscy to mamy troszkę niepasujący mindset. No tak. No. Bo nie ma nie ma, statycy, tak, tak, nie ma... <laughs> statystycznego Polaka, i, I zawsze ktoś ma troszkę niepasujący mindset. Mm -hmm. Więc i teraz kwestia, jak dużo odchyłu jest od tego, mm -hmm. y, od tego pasujący mindset do, do troszkę niepasujący mindset. Nie? Natomiast na, na podstawowych y, takich przekonaniach po prostu to muszą być osoby bardzo podobne y, do nas. Mm -hmm. bo, bo, z, z, kiedyś z jakiejś twojej rozmowy w podcaście wy, y, wyłapałem y, takie zdanie, że jak dwie osoby, które y, wierzą w coś innego, patrzą na to samo, no to wyciągają inne wnioski, tak? tak. I, i, I to i, dla mnie, to w tym przypadku to nie jest forma diversity, które dają y, dużą wartość. Dla mnie mm -hmm. jakby, diversity jest już po tym, jak jesteśmy y, z tym, że na przykład spotykamy się i chcemy budować firmę, która na przykład optymalizuje koszty. No mm -hmm. jeżeli mamy mańce, chcemy optymalizować koszty, to nie mogą tej firmy y, budować ludzie, którzy. Y, to latamy biznes klasą. Po prostu bo mamy. Ten mindset, y, jeżeli on w takich bardzo, y, bardzo codziennych decyzjach i wyborach, on nie jest z tobą wewnątrz y, w sercu, to nie da się tego aż tak bardzo schakować, mhm. żeby. Okej, okay, to ja wychodzę z pracy i jestem innym człowiekiem niż jestem w pracy. Nie, to musi być bardzo spójne z tobą, z twoim charakterem itd. Tak tak Dlatego na przykład yy, yy, w Amazonie historia z Bezosem, który kazał ludziom siedzieć przy biurkach po prostu z, z drzwi, mhm. zrobionych, żeby tak. podkreślać mhm. tą oszczędność, mhm. która potem sprawia, że ceny usług mogą być niższe. Mhm. Tak, tak, tak. Była taka historia, rzeczywiście. Ja wierzę w to, że skuteczni przedsiębiorcy optymalizują pod jedną rzecz i pytanie, czy ty też w to wierzysz i czy też tak masz i jeżeli tak, to po co ty dzisiaj optymalizujesz? Nie. W sensie ja uważam, że optymalizujemy pod oktagon decyzji. Mhm. W sensie masz oktagon, czyli osiem, ale może ten oktagon mieć więcej tych, tych ram i decyzję na przykład w tak skomplikowanym yy, rynku jak ochrona zdrowia, muszą być po prostu pośrodku pomiędzy tymi wszystkimi, wyobraź sobie, że masz tutaj sznurki po prostu odsunięte i żaden sznurek, każdy sznurek musi być naprężony. Mm -hmm. Nie może być tak naprężony, żeby pękł, ale nie może być wiotki. I po prostu musisz zoptymalizować przez, pod, te, pod te wszystkie rzeczy jednocześnie, dlatego że każdy KPI ma często KPI przy, przeciwstawny. Czyli możesz bardzo łatwo podnieść rentowność, obniżając jakość. Ale to jest krótkoterminowe. Długoterminowo to będzie strzał w stopę. Mhm. Więc jak znaleźć KPI przeciwstawny w kosztach do jakości? I w sensie, jakiej mają ma mieć wartości? Czas odpowiedzi na customer service? Możesz zrobić w jedną sekundę, ale jak to wpłynie na, na koszty? Ile ludzi będzie musiało czekać bezczynnie na to, że może ktoś zadzwoni, i czy ta sekunda zamiast na przykład 60 sekund sprawi jakościową różnicę? No bo kosztową ogromną sprawi, nie? Mhm. Więc gdybym miał powiedzieć, że pod jeden KPI, czy pod jakąś jedną rzecz coś optymalizuje, to z założenia bypanie, prawda? Bo zawsze optymalizuje coś pod balans pomiędzy przeciwstawnymi rzeczami? I potem tych przeciwstawnych rzeczy jest mnóstwo i bardziej skomplikowany dylemat. No, zakładam, że przy takim skomplikowanym, przy tak skomplikowanej strukturze rzeczywiście tak jest, no ale z drugiej strony trochę jest tak, że ten Amazon optymalizuje pod koszt, nie, rzeczywiście. I to jest, to jest chyba taka ich główna, główna rzecz. Czy jest u Was coś takiego, co Ty byś był w stanie wyróżnić? To na zawsze muszą wtedy być dwa, bo to jest koszt mhm. z efektywnością jakościową. Procesów medycznych. Okej. Okay, to jest dobra, to, o czym czuję. od początku mm -hmm, mówiliśmy, mm -hmm, nie? Czyli, mm -hmm. jaka jest efektywność, czyli ilu da się pacjentów obsłużyć w danym procesie obecnie versus nasza, nasza działalność? I jakość. Mm -hmm. Bo ile to jest de facto koszt na, na przykład na, na, na godzinę? A jakość to jest. Ile jest na przykład y, satysfakcji pacjentów, albo jak długo trwają te ścieżki, i tak dalej. Mhm, spoko. E, wiem, że z, z różnych źródeł, że sporo podróżujesz. W ogóle y, jest to chyba jakaś tam duża część Twojego życia. I z, z tego z tego, co wiem, to podróżujesz różnie. Czasem y, totalnie na surowo, a czasem na ekskluzyw. Czegoś? Czy, czy jest to w ogóle duża rzecz u, u Ciebie w Z życiu? Ekskluzji rzadko. Mhm. Y raczej y y na... Szukam inspiracji. Szukam zoom outu. Szukam kolejnego mhm. kontekstu, który pozwoli mi spojrzeć na moją przeszłość, pozwoli mi spojrzeć na moją przyszłość. złapać jakieś oczywiste zmiany i trendy, bo co innego jak słyszysz o tym, że w kinach jest półtorej miliarda ludzi, a co innego jak zobaczysz fale ludzi z komórkami i w jakich, na jakie rzeczy klikają w metrze. W sensie, jeżeli poczujesz faktycznie jakiś trend, będąc blisko twojej potencjalnej bajer-persony, no bo jesteś zawsze w jakimś środowisku, który możesz, możesz patrzeć jako potencjalna twoja bajer-persona, nawet w formie, żeby odrzucić Tezę, że a może wejdę do Chin i tak dalej. Do momentu, jak nie zadasz sobie jakiegoś pytania, to nie masz dylematu. Jak nie masz dylematu, to nie możesz podjąć jego rozwiązania. Rozwiązaniem jest również nie, pod, nie podjęcie dylematu, świadome już wtedy, albo odpowiedź nie, nie chcę tam wchodzić i tak dalej. Ale jest to już jakiś proces myślowy i to doświadczenie życiowe wtedy, bo na podstawie czegoś potrafiłeś sobie powiedzieć, że to jest świadoma decyzja, że czegoś nie robimy. Równie ważne, jak to, co robimy. Mhm. A to jest tak, że na przykład, właśnie, jakbyś jak wyjeżdżasz do takich chin, to masz coś takiego, bo ja sobie wyobrażam coś takiego często, że z jednej strony chcę się zatopić w kulturze, zobaczyć ją i tak dalej, ale mam jednak taki trochę strach, że. Że nie chcę się za mocno wkręcać w takie rzeczy, tylko cały czas patrzeć swoim filtrem, bo na przykład, nie wiem, uznam, że kurczę, to jest tak fajne, że, mnie, że, że się zagłębię w tej kulturze, ale mnie defokusuje na przykład z innych rzeczy, które są dla mnie ważne. Nie, nie, nie tak. Okay. Okay. Że nie potrafię aż tak bardzo. <laughs> <kręcisz. śmiech> Okej, okay. dobra. E, super. E, Paweł, e, jest jeszcze jedna taka ważna rzecz, którą, e, którą chciałem, chciałem omówić. To są związki. Ostatnio jak rozmawiałem z Grzegorzem Warzechą, on ma rodzinę i on bardzo dużo pracuje. Mówi wręcz, że wpada w manię, że on jest takim, takim człowiekiem, który no, naprawdę ciśnie. No, widać zresztą, że rzeczywiście, rzeczywiście praktycznie widać u niego pasję, jak on rozmawia o swojej pracy. Wspominał przez to, że, że rzeczywiście czuję, że, że może trochę zaniedbuję rodzinę i tak dalej. I sporo przedsiębiorców nie ma takiego balansu. Ty mówiłeś o tym, że nie rozróżniasz trochę czasu wolnego od pracy. Zakładam, że, ten, że, że nie wkręcasz się w ogóle w to work-life balance, w, w, że, że w ogóle trochę... Osobno traktujesz czy coś takiego? Na, i... na life balance. Jeżeli coś odbiera mi energię, to mhm. czy to jest niezbędne jednak do robienia? Czy ja muszę to zrobić? Mhm. Czy zrobienie przeze mnie nie sprawi, że to i tak zajmie mniej czasu, niż jakbym miał komuś to zdelegować? Jak trzeba, to trzeba. Tyson też musi robić pompki. Mhm. Spoko. No jak trzeba, to trzeba i nie ma na to mądrzejszej formy, to trzeba to zrobić, a nie, nie odbierać temu. Pewnie zmierzasz do tego. U mnie to samo podobnie jak z rekrutowaniem. W sensie nie tak samo ważne jak rekrutowanie, ale podobnie jak z rekrutowaniem. W sensie ja komunikuję jasno swoje, yy, swoje potrzeby i oczekiwania i tego samego od mojej narzeczonej yy, oczekuję i w taki sposób się też docieraliśmy. Mhm. W sensie wiedząc czego się chce i czego się nie chce. Właśnie zauważyłem, że, że sporo, sporo przedsiębiorców mówi o tym, że y, trochę właśnie porównuje związek do rekrutacji i rzeczywiście, że to jest bardzo świadome poznawanie siebie, sprawdzanie czy, y, czy po prostu pasujemy do siebie, nawet do takiego stopnia, y, y, już Kiedyś o tym, e, o tym rozmawiałem tutaj w podcaście z. E, nie pamiętam z kim, szczerze mówiąc, ale jest. E, Patrick Bed David w Stanach nawet wręcz powiedział, że e, e, żeby z, zrobić e, taki idealny związek, on praktycznie e, napisał sobie taką książkę z tysiącem różnych wymagań i, i, i sprawdzał, e, sprawdzał mecz ze swoją partnerką. Czy u to ciebie jest, też tak. To jest to... jak budowanie zespołu. Mhm czy sportowego i tak dalej. musisz mieć w zespole osobę, na której polegasz, yy, która może na tobie polegać. Teoretycznie mógłbyś być w związku z każdą osobą yy, na świecie. I teraz tylko, że z niektórymi masz blisko na tyle, że pociągają cię, że cechy, charaktery są te same, że to się wtedy nazywa docieramy się, nie? A z innymi masz tak daleko, że teoretycznie no, moglibyście być ze sobą, związek Diversity, i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj nie ma miejsca, o, nie ma mowy o, o taki, tej samej płaszczyźnie, na której gadacie, bo tutaj nie ma miejsca na docieranie się, tylko trzeba ciosia, ciosać się kierą. Te różnice po prostu między Wami. I teraz, albo możesz wybrać życie ascety, który będzie próbował walczyć z tym i, i próbować y, 40 lat spędzić na tym, żeby odciosać to ciekierą i potem dojść do etapu, kiedy się docieracie, albo w międzyczasie się po prostu pozabijacie i zdążycie 10 razy się rozstać. Albo no, szukacie tego miejsca, tych osób, tego setupu, który dodaje energii, a nie jej odbiera. Bo jeżeli podstawowe wartości są różne, to to nie jest zdrowe dla, dla żadnej ze stron. Mhm. Ale to, czy to jest tak, że mam wrażenie, że im bardziej świadomy człowiek, im, im większą ma świadomość, im też często jest lepszy w biznesie, tym bardziej świadomy jest to, jest to wybór właśnie dobierania, dobierania partnera, a im, nie, a im mniej, to, to po prostu jest to rzucanie Ale Jesteśmy kostką, też tak? ciągle, jakby rozmawiamy o sobie w kontekście obecnego czasu, Mhm. Jak ktoś się zmieni w perspektywie 5 czy 10 lat i tak dalej? Na ile jest już stabilny życiowo i mindsetowo? Na ile jest rozchwiany? Mimo, że ktoś może dzisiaj nie być rozchwiany, może się okazać się za 10 lat jest. I to już jest poza Twoim yy, wpływem na to. Yy, więc... To jest ta forma tego win of opportunity. Dzisiaj jesteśmy tutaj i ta komunikacja jest, jest tą podstawą. Czego chcemy, dlaczego się zmieniamy, i tak dalej. Miałem jeszcze jakąś jedną myśl, ale mi, mi uciekła. Naszym regularnym słuchaczom już dziękuję. A dla naszych subskrybentów, nagrywamy jeszcze jedną myśl, która będzie nas łączyć. Z innym członkiem tego podcastu. W takim razie do zobaczenia. A teraz Paweł. Mam tutaj taką myśl od jednego z naszych innych uczestników podcastu. Tak, staramy się połączyć naszych gości. I to jest taka myśl do zeksplorowania. Ja też jej jeszcze nie widziałem. Ale wiem, od kogo jest. Zastanów się, czy chcesz, chcieć to, czego chcesz. I to jest taka myśl do eksploracji. Pytanie, czy zadawałeś sobie w ogóle kiedyś to pytanie? I wiem, że ta osoba bardzo sobie, bardzo często zadaje sobie to pytanie, i wiem, mm. że to jest. Ultra człowiek, jeżeli chodzi o osiąganie takich celów, które sobie stawia, mhm. stawia na grubo. I też może być bliski, bo sportowo dosyć dobrze rozwinięty. To jest myślę znowu to patrzenie perspektywą. Dzisiaj versus za kilkadziesiąt lat. Ból jest chwilowy, a chwała trwa wiecznie. Czyli zawsze z perspektywy dochodzenia do tego bólu, w sensie jeżeli nauczyłeś się czegoś w wieku pięciu lat i potem wykorzystujesz to przez całe życie, to efort, który ten był potrzebny przez te pięć lat, jest czymś, czego się nie pamięta już potem w skali tego, ile czasu... Miałeś, yy, korzystałeś z tej kompetencji. Więc to jest bardzo ważne, ile czasu to chcenie trwało, zanim się to osiągnęło i ile kosztu to kosztowało. Kiedy wchodzisz do walki i brakuje ci kondycji, to brakuje ci na przykład 3 minuty w trakcie jednej rundy. To jest ten jeden końcowy procent. Tych 99% kiedy to były przygotowania i tak dalej, i tak dalej. A potem to są lata tego, kiedy na przykład żyjesz z tym przeświadczeniem, że przez kondycję w tych trzech minutach przegrałeś coś i z czym musisz teraz żyć. To następnym razem, kiedy zabrakło być tej kondycji i mając perspektywę, że cholera, będę musiał żyć kilkadziesiąt kolejnych lat z tym, że teraz poddałbym się, to charakterem dźwigniesz to, żeby się jednak nie poddać. Ale jeżeli twoje chcenie czegoś, chciecia, nie chciecia ma doprowadzić do tego, że całe życie zostaniesz w biegu za króliczkiem, czyli i z perspektywy jednego dnia, i z perspektywy 40 lat to dużo się nie zmieni, no to ciekawa refleksja, czy ta droga jest dla ciebie sama w sobie celem? Lepiej jest nie walczyć, kiedy walka jest o nic i lepiej trzy razy stracić, niż raz się wpierd. Piękne. Dobra, tym zakończymy naszą część. Jest jeszcze miejsce dla ciebie. Zawsze w podcaście zostawiam, mm -hmm. zostawiam takie miejsce. Nie wiem, może chcesz. Przekazać jakąś myśl światu, może chcesz coś zareklamować. Moje kolejne zdanie też teraz mówię na głos, czy to potem wpisuję? Potem, potem wpiszemy. Nie, nie, absolutnie na głos nie. A, okay. Ja nawet nie chcę go widzieć. Chodzi mi o to, że to jest czas dla ciebie. Naprawdę możesz coś sprzedać, jak chcesz usługę telemetyczną, albo możesz po prostu przekazać ludziom dobrą myśl. To jest kilka, kilka sekund na to. Czy ile potrzebujesz? Coś, co staram się wtłaczać yy, u nas w firmie i sam też o, o tym sobie przypominać. 80% czasu na diagnozę problemu, 20% na wyrażanie opinii i na, yy, i na rozwiązanie. Jak już dobrze zdiagnozujesz problem, czyli złożysz puzzle w taki sposób, że brakuje tylko tego jednego na koniec, to dokładnie wiesz, którego puzzla będzie brakowało. Ale jak jesteś gościem, który wchodzi do, yy, do łazienki, w której jest problem, i wali w każdą rurę młotkiem i może wreszcie trafi, to to wymaga tak dużo zbędnego zaangażowania i tak dużo po prostu działania na opinii, i ciężko jest z tego wyłapać lekty, to co zrobić następnym razem lepiej. to Szybciej po prostu walić młotkiem, żeby coś przyszło. 80% na diagnozę problemu i 20% na, na rozwiązanie problemu, któryś potem samo z siebie wychodzi. Jeżeli jesteś w pokoju, kiedy 50 ludzi ma. Zdanie na jakiś temat jest jasne, ale masz pewność, że te osoby nie poświęciły tyle czasu na diagnozę problemu, co ty i ty masz zdanie odmienne, to idź za swoją intuicją, bo to ty zrobiłeś więcej pracy, niż te osoby razem wzięte, bo one wszystkie nie zeszły głęboko. Zajebiste. Bardzo, bardzo podoba mi się ta myśl. E, je, jeszcze tylko e, dodam to, co mi się przypomina po tej myśli, że e, największe e, właśnie dźwignie e, można zrobić tam, gdzie rzeczywiście większość jest święcie przekonana. I to wybrzmiało kilka razy, e, co mówiłeś, że jest święcie przekonana o jakiejś rzeczy, a ty, mając właśnie głęboką, e, głębokie zrozumienie danego tematu, wiesz, że większość się myli. I, i, i tam mi się wydaje, że tam można szukać dźwigni. Hmm? Super. Paweł, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Dziękuję. Ja bardzo dużo wyciągnąłem z tej rozmowy. Mam nadzieję, że coś wziąłeś dla siebie. I co? No, do zobaczenia, mam nadzieję, następnym razem. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym Ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści. Te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi, co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram. I oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup setnego kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze. Tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.